Wasza uwaga, Wasza. Więc słuchajcie, drodzy Państwo, otóż chyba jeszcze Wam nie opowiadałem o ostatnim spotkaniu w Poznaniu. Ono było najciekawsze, a tam jeszcze inne też się odbyły. Zrobiłem taki objazd, no jeszcze tylko z tej tury przedświątecznej został mi ten z Olsztyn. Sobotę tam jechać. Ale słuchajcie, tak, najciekawsza sprawa to jest Poznań. 17 osób. To jest cirka dwa razy tyle, co normalnie, bo tam tak 7 do 9 na ogół jest. To tu widzę 9, to jakby to był Poznań, to bym liczył na górną granicę. Tam było 17 osób. Zjawili się nowi i co najciekawsze jest, to już zresztą nie pierwszy raz, pojawiła się taka pani, która pracuje naukowo w Instytucie Polskim tego Uniwersytetu Wiadrin we Frankfurcie nad Odrą. No tam ma blisko do Poznania. No i wyobraźcie sobie, że ona studiuje prawo, robi doktorat tam z tych nauk prawnych. Teoria prawa, interesuje się też socjologią prawa. Jak usłyszała o tym skrypcie Henryka Piętki, teoria prawa, część pierwsza, socjologia, część druga, teoria norm społecznych, to się tym tak zainteresowała, że pojechała do Warszawy z aparatem dobrym, bo to jest stare wydanie i zresztą unikalny egzemplarz, więc do domu tego nie dają i słusznie. Później by było tak jak z tym numerem zeszytów oświęcimskich Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tak. No tam jeden z naszych seminarzystów, brat, jak miał usłyszał o tym numerze, no akurat był temat demograficzny, to poszedł do biblioteki, to jest tam i seminarium i zakon. I patrzcie, wszystkie numery są, a ten akurat drugi z 58 roku nie zniknął. Więc takie to się cuda dzieją, zresztą teraz już jakoś tam widać jakiś szok siedzi, bo już w tej chwili tam lokalu nam Bernardyni nie użyczają, no ale to inny zakon nam użycza i okej. Też w Kalwarii Zebrzydowskiej. No ale wracam do, proszę Was, do Warszawy. Więc ta pani, ona zresztą bierze udział w tym forum dyskusyjnym socjocybernetyki. Kto tam bierze udział, to ona tam się podpisuje, zresztą imieniem i nazwiskiem Magdalena Ziętek. I proszę Was, co jest ciekawe, pojechała do Warszawy, wypożyczyła to, mówi, przeczytała jednym tchem. To jest, mówi, rewelacja. A książka wydana w 47, tam są dwa wydania w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, bo to ich wydawnictwo. Pierwsze było w 46, drugie w 47, one się nie różnią tam prawie między sobą. 47 to jest to, z którego ja się uczyłem na naszych, nazwijmy, nowych czasach, to trzeba było tajnie studiować. No i proszę Was, porobiła fotografię, także miejmy nadzieję, że niedługo na socjocybernetyce pełny tekst będzie dostępny, ale co najciekawsze, to zresztą podkreślam, że ja przecież się na tego Piętkę powołuję, no co najmniej od cybernetyki społecznej pierwszego wydania, nie pamiętam czy w cybernetyce kultury, ale chyba też w 74. I to się po raz pierwszy właśnie trzeba trochę uchylić, bo inaczej będzie za bardzo naukowa atmosfera. Dziś jest ciepło, prawie lato. No i proszę Was,
Pierwszy raz się zdarzyło, że ktoś się tak tu zainteresował, że pojechał tam i to odfotografował. To znaczy, no, może sprostuję trochę. Otóż w latach 60., jak żeśmy tu już całkowicie musieli robić tajnie, a właściwie podwieszać się pod cudze flagi, w tym wypadku ODIS, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych przy Klubie Inteligencji Katolickiej, to wtedyśmy zrobili fotokopię tego. Ale te fotokopie, no to ten papier taki pozaginany, nie bardzo wyraźne. Ja oczywiście to mam, ale to raczej trzymam jako no, pamiątkę, dokument, no co wtedy ta nasza liga robiła poza tajnotą. No i proszę was, to było tak niewygodne w użyciu, że ja sobie ręcznie streszczenie z tego zrobiłem. Natomiast ona to wszystko porządnie odfotografowała, ma to się ukazać na socjocybernetyce. A na blogu jej? Ja nie wiem, czy ona ma blog. Ma, Magdalena Zięty. No to pewnie się też ukaże. Ale no, nas najbardziej interesuje, żeby to się znalazło na socjocybernetyce, dlatego że wtedy no, to ma większy zasięg. No i proszę was, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo ona tam oczywiście studiowała prawo na tym międzynarodowym uniwersytecie renomowanym. I co jest ciekawe, tam jest przedmiot obligatoryjny socjologia prawa, którego u nas nie ma, jak zlikwidowano po 1948 roku, tak go nie ma. Najwyżej na niektórych uczelniach jest to jako fakultet. Jeśli mają kogoś do prowadzenia tych zajęć, bo praktycznie u nas kadr do tego nie ma. Natomiast Niemcy sobie nie pozwolili na to i normalnie w ramach studiów prawnych jest przedmiot socjologia prawa. Niezwykle ważny, dlatego że prawnik, a zwłaszcza prawodawca, musi sobie uświadamiać, jak ta norma prawna oddziałuje na psychikę społeczeństwa. I to właśnie jest przedmiotem tej teorii prawa psychologiczno-socjologicznej. Naszą szkołę stworzył Petrażycki, ale Petrażyckiego prace oryginalne są ciężkie do czytania. A Piętka, który był uczniem, asystentem Petrażyckiego, pisze w sposób bardzo jasny, prosty. Także najpierw trzeba przeczytać Piętkę, a później można ewentualnie czytać z jakim takim zrozumieniem oryginału Petrażyckiego. I ona mówi, że to, co im wykładali jako najnowsze osiągnięcia nauki zachodniej w tej dziedzinie, to jest pół wieku do tyłu za naszym Piętką. No więcej niż pół wieku, bo 47 rok, rok wydania to jest już ponad pół wieku, ale to jest Piętka wyprzedza ich w tej chwili. My nie musimy mieć żadnych kompleksów w stosunku do Zachodu, nie tylko w cybernetyce społecznej czy jakościowej teorii informacji, co jest oczywiste, ale również w teorii prawa, kochani. To jest dla mnie najciekawsze. Może wam to będzie tam duchy będą wchodziły. Niech sobie wejdą przez dziurkę od klucza przecież. Dla nich to nie jest żaden problem. Więc proszę was, po prostu mówi, że to, co im się tam daje jako te najnowsze osiągnięcia, jakieś postmodernistyczne moje boje, no przede wszystkim podstawowa sprawa. To jest, proszę was, że normy to są umowne i to jak się tam uchwali, takie to będzie i tak będzie funkcjonować. A tymczasem Piętka za Petrażyckim pokazuje, że oczywiście normy funkcjonują w psychice ludzi, a nie gdzie indziej. Tym niemniej są określone prawa, które rządzą powstawaniem i funkcjonowaniem tych norm w psychice ludzi. I to jest właśnie najważniejsze, czyli jest to teoria
psychologiczna, ale realistyczna. Co zresztą mnie nie dziwi, dlatego że w przedwojennej naszej nauce dominowała realistyczna szkoła lwowska, później lwowsko-warszawska. I ona ocalała tylko właśnie na kulu w PRL-u. Dlatego się mówiło, od Elby do Seulu filozofia jest tylko na kulu. Reszta to jest... No, a jak to jest, to mogę powiedzieć znowu z doświadczeń naszego innego doktoranta Dorobka, który, no nie wiem, czy mówiłem, ale on już wydał tą swoją książkę. Zostępnał w sieci, można z autonomnością. Tak jest, ale on też tak dalej. Można kupić, jak ktoś woli papierowe, to tam można. Za 25 zł. Tak, więc proszę was. Tak. Więc proszę was, no, on jak na seminarium doktoranckim na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego wymienił nazwisko Petrażyckiego, Piętki i Konecznego, to z tych profesorów nikt nie wiedział, w ogóle te nazwiska były nieznane. No to on ich musiał uświadamiać. Witamy. Czym oczywiście się naraził, bo oligarchowie profesorscy bardzo nie lubią, jak ich ktoś niższy rangą i stopniem uświadamia. No i to później miało swoje życie. Więc tak to mniej więcej wygląda. I ona postanowiła dorobek Piętki Petrażyckiego propagować. Właśnie ten, na podstawie tego skryptu, co mnie bardzo ucieszyło. Jeśli chodzi o grupę z Kalwarii Zebrzydowskiej, to tam się pojawiło trzech nowych ludzi, którzy dotarli prawdopodobnie przez tą sesję koneczniańską z Krakowa. No ciekawe rzeczy takie metodologiczne, chociaż oni przedtem w ogóle nie uczestniczyli, ale mają zdolność samodzielnego myślenia i to jest najważniejsze. Dochodzili do różnych wniosków analogicznych jak my, ale zupełnie bez znajomości naszej aparatury, co możemy traktować jako potwierdzenie zupełnie niezależnego źródła pewnych twierdzeń. To tyle by było. Teraz proszę was, ciekawą rzeczą jest to, co się dzieje w tej chwili, no, choćby wczoraj i dziś, na Ukrainie południowo-wschodniej. Otóż... Kolejne bunty. No tak. Tak. I teraz, co jest ciekawe. No ostatnia informacja, że tam zdobyli budynek Służby Bezpieki ukraińskiej. Zagrozili, że zaminowali dzień zakładników. Ciekaw jestem, czy ci zakładnicy to są ci bezpiecznicy. Ale w jakim mieście? W samym Charkowie czy do... Nie, to chyba w Doniecku, bo podawano Ługoń, Charków i Donieck. I że w Charkowie sobie dali z tym radę. Jednym władzę, tak, a drugim nie dali. Także ja już nie gwarantuję, w którym to z tych miejsc. W każdym razie w jednym opanowali, tam urzędują i broń zdobyli. Kijów chce na to reagować, ale no, wojska rosyjskie stoją, a ci uchwalili niepodległość i wzywają Putina jako obrońcę niepodległości i ostatniego obrońcę Świętej Rusi, właśnie tak by to można przetłumaczyć. W każdym razie sprawa, co jest dla nas ciekawe metodycznie, bo ja się tu nie zajmuję w oceny. Ani prawne nie bawię, ani etyczne. No tak wygląda. Tak wygląda, że zaczyna się powtarzać. Zależy, jak zareagują no, Ukraińcy, którzy chcą swego państwa. Otóż, co jest ciekawe, to w tej całej operacji i na Krymie, i to, co się dzieje teraz, to jest wojna psychologiczna według podręcznika amerykańskiego. Jest taki
tłumaczony zresztą na język polski po 1956 roku, bo wtedy bardzo dużo ciekawych rzeczy przetłumaczono i wydano. I taki podręcznik Leibergera pod tytułem Wojna psychologiczna po prostu. Jak się autor dokładnie nazywał? To się pisze Lineberger. A imię? A już nie pamiętam. To on wydał. Ma pan u mnie odsyłacz do tej książki, bo jest obszerny cytat w mojej książce Janatowej. To znaczy, proszę pana, totalna wojna informacyjna XX wieku, a druga RP. To jest skrypt dla generałów i przedmowie i to jest nawet tam ktoś to wziął jako fragment, wydał. Można w każdym razie, przeprosimy, można to znaleźć w wielu miejscach w internecie. Właśnie ten cytat, który dotyczy tego, co się tam teraz dzieje. Opis do tej książki to jest skrypt dla generałów i oficerów. Tak. To MON wydał. MON w którym roku? Wydawnictwo. 59. A, wtedy. Pamięć nie mieli. Wtedy bardzo dużo ciekawych rzeczy wydawali. Czyli za wczesnego Gomułki. Tak, za bardzo wczesnego Gomułki. No więc proszę was, co jest istotne? Tam jest opisana recepta, jak się robi, no właśnie przewroty typu wojna psychologiczna. To znaczy, bez tego, co my w cybernetyce walki nazywamy niszczeniem informacyjnym. Proszę zauważyć, że też ta broń, ci ludzie w mundurach, to są gadżety psychologiczne. Tam nie było starć między uzbrojonymi oddziałami. Strzały w górę, no jedynie na terenie Kijowa były te płonące barykady, to ktoś, jacyś prowokatorzy strzelali. Snajperzy nawet, tak, do dziś nie wiadomo. Już mieszkańcy Kijowa to nocami szukali z latarkami. Do dziś nie wiadomo, kto to robił. Ale poza tym... Czy tam się ktoś nie czai? No dobrze, tylko tam nie było ruskich żołnierzy. No nie. To nie wiadomo, kto to był. Nikt się nie przyznaje do tych snajperów. Jedni mówią, że to robili tamci, a drudzy mówią, tak że jest. Nie wiadomo, kto, ale w każdym razie to nie byli ludzie, których by można podejrzewać. W każdym razie oni polowali na berkutowców i milicjantów. I na jednych, i na drugich, można powiedzieć sprawiedliwie. I jednym, i drugim. Czyli prowokacja na cztery ręce, jak to się mówi. Ale to poza tym incydentem, to wszystko było bez użycia tych gadżetów. Wojsko poprzebierane, mundurach, bez emblematu, broń, wszystko, ale ta broń nie była używana jako broń, tylko jako rekwizyt, tak jak w teatrze. Czyli wojna miała charakter informacyjno-psychologiczny, według Leibergera oczywiście. Bo ja bym tak powiedział, Rusy dwa razy stracili imperium, w każdym razie główną jego część, przy pomocy wojny psychologicznej ich załatwiono. Najpierw niemiecki sztab generalny w 1917 roku, Ludendorff, który był głównym kwatermistrzem, a wywiad podlegał głównemu kwatermistrzowi, to zresztą jest bardzo sensowne, bo to jest zaopatrzenie w informacje. On zaopatruje energomaterię i informacje. A drugi raz Amerykanie i Niemcy, a może nawet na pierwszym miejscu trzeba by Niemców postawić, rozwalili bez jednego wystrzału Imperium Radzieckie. No i to wynika z tego, że Ruscy przeprowadzili analizę, już zrozumieli, gdzie dostali siedzenie, jak to trzeba robić. I teraz te metody zastosowali w drugą stronę, a Zachód zgłupiał, bo się nie spodziewał takich metod. Spodziewał się tradycyjnych, ruskich, ze strzelaniem,
z rozjeżdżaniem przez czołgi. Takie. Ale jeszcze mi się przypomina. Nie to nic z tych rzeczy. Taka jedna rzecz, że w Argentynie od lat 20. ubiegłego stulecia mieszkał jeden z carskich generałów, Rosjanin, który walczył w wojnie domowej w Rosji po stronie białych, który też napisał podobną książkę jak ten amerykański specjalista. Ale przed nim czy po nim? W latach 20. A w 20. Tak. I podobno Putin czytał tę książkę. Zapomniałem nazwiska tego. No to może on się nauczył od tego białego. Tak najbardziej. Może być dlatego, że oni w tej chwili nawiązują do wszystkich tradycji rosyjskich. I Sojuzu, no, który już co najmniej od 1942-1943 roku to już był po prostu zwyczajnym rosyjskim imperializmem, tylko z przyczyn marketingowym pomalowany na czerwono i z tymi gadżetami sierpi młot i tak dalej. No to teraz gadżety są inne. No bo po pierwsze nie było żadnych emblematów u tych bezimiennych żołnierzy, a broń to były tylko, no tak, w teatrze. Nawiasem mówiąc, równie dobrze mogliby przeprowadzić to z użyciem broni z II wojny światowej. To znaczy, mogliby mieć pepesze i karabiny Mosina, jeszcze te długie takie z bagnetem, ja jeszcze z tego strzelałem na strzelnicy. To miało z bagnetem, słuchajcie, 1,66 m. Jak był niski żołnierz, to było wyższe od żołnierza. No i proszę was, z tym też równie dobrze by mogli robić. Nawet te takie bagneto, karabino, lance by jeszcze lepiej się sprawdziły. Bo to nie o strzelanie chodziło, tylko o psychologiczne oddziaływanie. Wyobrażacie sobie z taką lancą, jakby tam poszło. Mogli jeszcze i kawalerii użyć, to też piękny gadżet. Koń robi psychologiczne porażenie. Więc chodzi o to, że Ruscy się nauczyli wojny informacyjnej. To jest rzecz ciekawa. Pokazano w naszej telewizji rachunek sił zbrojnych NATO i Rosji. Tylko w broni jądrowe jest równowaga, a w każdej innej dziedzinie NATO ma kolosalną przewagę. Mogłoby rozdusić jedną mapę Rosję. A dlaczego się na to nie poważę? Poza plecami Rosji stoją Chiny. A Chiny, słuchajcie, po przeliczaniu, czy wam mówiłem, ale w tym roku Chiny wyprzedzają Amerykę. Wyprzedzą Amerykę według mojej prognozy. Jest to punkt krytyczny. Można prosić o te dane procentowe? Mamy nieaktualne z tym. A to znaczy ja ich akurat nie przyniosłem, ale proszę mi przysłać przypominałkę przed następnym spotkaniem, to ja przyniosę to, bo to już jest zrobione. Ważne, że w tym roku Chiny wyprzedzają Amerykę, więc Ameryka sobie na zbyt wiele nie może pozwolić w Europie. Dlatego Putin sobie może na bardzo dużo pozwolić. I proszę zauważyć, że u nas się o Chinach nie mówi. Tak jakby ich nie było. Chiny prowadzą no, genialną wręcz politykę tradycyjną chińską. I proszę, a to jest najstarsza z żywych cywilizacji, żebyście wiedzieli. No, to 7 tysięcy lat. Ile? 7 tysięcy lat. No tak. To jest, znaczy 5 tysięcy jeszcze przed narodzeniem Chrystusa. Tak. No tak, tak. No i słuchajcie, i teraz jak to... Przypomnę, jak to było. Z obliczeń rok temu mi wyszło, że największym zagrożeniem dla Chin jest to, o czym pisała zachodnia prasa wprost, nazywając to sojuszem białego człowieka. No typowe rasistowskie podejście, ale nie o to mi w tej chwili chodzi. Natomiast chodziło o to, żeby zrobić sojusz Ameryki, Unii Europejskiej i Rosji przed zagrożeniem Chin. I to sporo osób było. I to rzeczywiście, jak wynika z moich obliczeń, to mogło być niebezpieczne dla państwa środka. Czyli po prostu wszyscy biali kontra żółci. No to tak oni to nazywali właśnie. Ci autorzy tak to nazywali. Jakoś nikt im nie wypomniał rasizmu. Ciekawe. A mnie to raziło oczywiście.
No i proszę was, co się zaczęło dziać rok z ogonem temu. Nagle jaki Snowden, jak go nazywam, Snowden, jakieś tam wykradł materiały. Tylko miał problem, gdzie się schować, że gdyby go żelazna łapa ciacia nie dopadła. No więc tak, do żadnego kraju w sferze wpływów amerykańskich nie mógł uciekać. Do takich krajów antyamerykańskich jak Wenezuela mógł, ale tam ciacia mogło go porwać. I do Guantanamo, a tam już żartów nie ma. Tam demokracja się kończy. Ja ktoś podpadnie wujowi Samowi, to tam się z żadnymi normami nie liczą. No tak jak powiedzmy różne inne takie historyczne i niehistoryczne systemy. Tylko tyle, że Ameryka cały czas gra rolę obrońcy demokracji. Hitler na przykład takie metody stosował, ale nie udawał obrońcy demokracji. Tylko mówił, co o demokracji myśli. Tylko był bardziej szczery po prostu. No tak jest. No więc proszę was, więc to też nie wchodziło w grę. I wreszcie, no Chiny same nie chciały psuć stosunków z Ameryką. Wobec tego Hongkong. Hongkong to ma autonomię, no Zachód sobie życzył, żeby tam była daleko posunięta. Dawna brytyjska kolonia. Autonomia, dawna brytyjska kolonia. No więc Hongkong. Ale tam już służby chińskie na tyle pilnują i wojsko chińskie, że ciacia sobie nie może tam pozwalać na jakieś takie porwanie sabinek. No więc udzielono mu tam w Hongkongu, ale krótkiej gościny, dlatego że no ostatecznie za Hongkong odpowiadały Chiny, a Chiny nie chciały się mieszać w te wszystkie bójki. No i proszę was, w związku z tym szukano dość krótko, kto przygarnie obrońcę wolności słowa. I Rosja przygarnęła. Tak jest, tam nawet pamiętam jak ta pani, ten szpieg rosyjski w Ameryce, jak ona się nazywała, no mniejsza z tym, Czapman, tak. Ona wręcz go tam na internecie zapytała, czy się z nią ożeni. Wszystko nabrało romantycznego charakteru. No a sojusz białego człowieka zaczął się oddalać już. Ten strzelał coraz tą nową amunicję informacyjną. Zresztą może na jego konto mogą pójść też zdobycze innych ludzi, tak jak na naszego Kuklińskiego. Przecież na konto Kuklińskiego poszły materiały zdobywane co najmniej przez trzech szpiegów amerykańskich, w tym jeden w randze wiceministra. I te nagłe takie niemalże porwanie Kuklińskiego i ewakuacja to była dlatego, żeby chronić tego wiceministra. I proszę was, i to wszystko na konto, no to się nazywa przesuwanie źródeł w języku fachowym. Więc poprzesuwano na źródło Kukliński, przesunięto jeszcze co najmniej z dwóch innych, w tym jeden wyżej. No więc proszę was, tak to pięknie wszystko wyglądało. No ale teraz słuchajcie, mnie z obliczeń wychodziło, że będzie konflikt międzynarodowy, ale nie tylko taki tam, że Snowden strzela z amunicji informacyjnej, tylko taki poważniejszy z użyciem gadżetów wojskowych międzynarodowych. No i stało się. Te prognozy, te obliczenia, które ja prowadzę od końca lat 70. się sprawdzano retrospektywnie, to się zgadza aż do XVIII wieku, ale prospektywnie się zgadza nadal. No i proszę was, teraz jaka jest prognoza moja na ten rok? Po pierwsze, to się będzie zaogniać, a nie uspokajać.
Po drugie, proszę was, wygrywać będzie Rosja. A wygrywać będzie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że udział Stanów Zjednoczonych w sterowaniu międzynarodowym szybko maleje. Udział Unii maleje, ale wolno, bardzo wolno. Udział Rosji też maleje, ale wolniusieńko. Czyli relatywnie Rosja zyskuje w stosunku do Ameryki, ale to wszystko jest nic, bo łączny udział w sterowaniu Ameryki i Unii Europejskiej jest taki, że Rosja nie miałaby żadnych szans w konfrontacji energetycznej, nawet bez użycia broni atomowej. No ale kochani, za plecami Putina stoją Chiny. A tutaj już łączny potencjał Chin i Rosji przekroczył taką barierę, że jakby doszło do konfliktu, to Zachód by przegrał. I stąd ta dziwna wizyta Obamy, żony Obamy w Chinach, niby turystyczna, z córkami i tak dalej. Tak, nie, z dzieciątkami. Czarna prezydentowa, w jednej czwartej białe córeczki, w czwartych czarne. W każdym razie i tam jakoś... zauważcie, że u nas w naszych mediach o Chinach się prawie nic nie mówi. A nasze media i ich komunikaty trzeba śledzić pilnie. Obwiesi, ale z punktu widzenia tego, czego tam brakuje, najważniejsze jest to, o czym się niektórzy, nie mówi. Niektórzy czasami straszą Chinami. A to bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Najczęściej nic nie mówią, albo takie podają, że pani Obamowa pojechała z dzieciąteczkami do China, dodała, że nasz prezydent był w Chinach tam kiedyś, ale tu w tym kontekście to milczą zupełnie. A to, co się dzieje na Ukrainie, to jest w polu oddziaływania dwóch potencjałów, a ten potencjał, w ramach którego działa Putin, to ma właśnie główną swoją część w Chinach, a nie gdzie indziej. A Chiny zachowują neutralność. Na tym polega geniusz. W Radzie Bezpieczeństwa Chiny się wstrzymały od głosowania, co Rosji oczywiście nic nie zaszkodziło, ale Chiny zademonstrowały, że one są absolutnie neutralne. Chiny dzierżawią 5% ziemi rolnej w Ukrainie. Więc ja myślę, że niezależnie od tego, jaki będzie dalszy ciąg i jak Putin będzie wygrywał, to na pewno uszanuje prywatną własność najemcy. Jak najbardziej, a już zwłaszcza chińską. No i na Węgrzech wygrał Orban i to bardzo. No. I Jobbik też dobył bardzo duży procent. I oni też tam Chiny mają chyba największy udział w Europie. Też mają. No, pytanie, to niestety u nas nie mają. A nasi powinni o to zabiegać, a nie tam dwie brygady. Co nam dadzą dwie brygady, jakby doszło amerykańskie do konfrontacji? Tyle co nic. Powinniśmy zabiegać o to, żeby Chiny się tu angażowały. To jest najlepsze zabezpieczenie przed jakimiś tam nieprzewidzianymi ze wschodu. Pamiętajmy, kto w 1956 roku nas uratował przed interwencją, no przecież. I spowodował zawrócenie radzieckich dywizji, które już były pod Kutnem. A skąd to wiemy? A to ja wiem to z epoki. Wtedy ze źródeł partyjnych. Ale z takich tajnopartyjnych, znaczy poufnopartyjnych, nazwijmy to. Ja tam w tym PZPR-ze czasu nie marnowałem. I kariery nie robiłem. To słuchajcie, ciekawostka a propos mi się przypomniało. Czy wy wiecie, że całą moją karierę naukową zrobiłem jako bezpartyjny? Od momentu, jak się zapisałem do PZPR-u, ani o jedno oczko nie postąpiłem, za to zaczęły się na mnie sypać donosy do Komitetu Puckiego, że uprawiam burżuazyjną pseudonaukę, tylko jest cybernetyka i tak dalej, i tak dalej. No więc proszę was, a to jest ciekawostka taka, więc ktoś, jak mnie ktoś pyta, taki niegramotny, po co ja wstąpiłem, mówię, z wdzięczności. No bo docentem zostałem w 1973,
za kierownikiem Zakładu Cybernetyki Społecznej i Metodologii Nauk Społecznych. Zostałem w październiku 1974 i dopiero w 2 miesiące później złożyłem papiery do PZPR-u. O, prosimy, prosimy. Ciekawi, dlaczego Chiny tak zadecydowały w 1956 roku? Co ich skłoniło do tego? Jaki tam jest tym interes mogą mieć? Dlatego, że Chiny już się przygotowywały do konfrontacji z Sojuzem. Przecież ile to było? 3 lata, nie, przepraszam, 5 lat potem konfrontacja była jawna. Pamiętam, jak siedziałem w więzieniu w Potoczach, tam Trybuna Ludu niecenzurowana docierała, to przemówienie Chruszczowa na 21. zjeździe było przeciwko Chinom skierowane w 1961 roku. Także Chiny, no to widzicie, Chiny prowadzą politykę bardzo długofalową. Także warto obserwować, warto obliczać. No i jak właśnie tam Stanisław Tyliński, którego ambasador Chińskiej Republiki Ludowej tytułował zięciem Chin z racji tego, że ma żonę Chinkę, nauczycielkę języka mandaryńskiego z zawodu, mówił pan, dzięki żonie jest zięciem Chin, to wtedy akurat wyszła wybory prezydenckie, wtedy wyszła moja meta cybernetyka, pan Stanisław kupił 2 egzemplarze, jeden ofiarował ambasadorowi Chin, a drugi temu przedstawicielowi agencji Xinhua. Wiadomo, dlaczego ta książka już Chiny inwestują miliony mieszkań. Była i proszę was, w każdym razie, ale żadnych, że tak powiem, do mnie żaden Chińczyk się nie zwracał na ten temat. Ale budują 60 milionów mieszkań, mają do oddania. Stary. I mają odejść od polityki jednego dziecka. Już teraz znaczy tu zapowiedziało. Od 2 dzieci. Tak, więc chyba przestudiowali to dokładnie, ten proces. No więc, proszę pana, ja tyle polskie mówiłem uczyli, czy o tym błędzie Chin. Mają specjalistów, tłumaczy. O tym demograficznym błędzie Chin. I mówiłem w internecie, tego jest pełno. Już chyba dotarło. Jeszcze jakby ich przekonać, że Kościół katolicki nie stanowi żadnego zagrożenia. A to tym się już zajmuje Watykan. I to dość owocnie. Tam stosunki Stolicy Apostolskiej z Chinami się polepszają, można powiedzieć. Systematycznie się polepszają. A ilość chrześcijan w Chinach? Słucham? A ilość chrześcijan w Chinach? Ja nie wiem. No, tam są zresztą różne kościoły. Jest ten kościół narodowy, alias schizmatycki. Czy kościół katolicki państwowy? Czy no przecież mają odrębną etykę i prawo, to się. Jest takie. Nie, to nie o to chodzi. Państwo nie wnika w wiarę. Mają etykę odrębną od prawa, tak więc jest. No słuchajcie, cywilizacja chińska jest z natury laicka, bo buddyzm to jest taka religia właściwie bez Boga osobowego. Nie religia. No to właśnie. No, trzeba bardzo szeroką definicję religii dać, żeby to pod religię podpadło. Buddyzm, a już konfucjanizm, to już jest. Filozofia. To jest filozofia, tak. Ale niektórzy traktują to jako religię. Ja tam nie chcę się mieszać. A z tym kościołem to jest tak, że jest kościół państwowy, czyli taki, który uznaje zwierzchność władz i on działa legalnie, i wierny Stolicy Apostolskiej, czyli Watykanowi, kościół podziemny. Problem polega na tym, że władze bez zgody papieża mianują biskupów do tego oficjalnego kościoła. No tak, tak. I to jest punkt... Benedykt XVI taką sprawę próbował rozwiązywać, że albo akceptował tych mianowanych przez władze i ich mianował, tak, albo po prostu lustrował wcześniej, kto jest kandydatem takim znośnym dla władzy i tego mianował, po czym ten był mianowany przez władzę, tak, i ci podziemni jest. Pokrywali się z tymi państwowymi. Krótko mówiąc, i to jakoś... stosunki między Chinami jest a jeszcze kwestia Tajwanu. Stolicą apostolską się polepszają. Jest jeszcze kwestia Tajwanu, bo władze Chin uważają, że warunkiem podpisania konkordatu z Watykanem jest zerwanie konkordatu z Tajwanem. No a tak, przecież tam też są katolicy, którzy też... może jest ich niedużo, ale... Słuchajcie, zarówno Watykan, jak Chiny
prowadzą politykę w skali stuleci. Na przykład jak ktoś pytał Chińczyka, naukowca chińskiego, jak on ocenia Wielką Rewolucję Francuską tą z XVIII wieku, to jeszcze za mała perspektywa, żeby to ocenić. Za krótko. Za krótko, tak, nie dawno. Z tym, że to było w XX wieku, no wszystko jedno, sto kilkadziesiąt lat. 200 nawet. Minęło, tak. No dobrze, więc teraz słuchajcie. Omówiliśmy sobie te wszystkie procesy powstawania nowoczesnych narodów, a jeszcze z tematu cywilizacyjnego zostało nam omówienie już takie explicite. No, ograniczymy się do czterech wielkich cywilizacji, to znaczy turańską, to właśnie dziś będę chciał omówić, bizantyjską, łacińską i żydowską. Dlaczego turańską? No bo w tej chwili pewne elementy turańszczyzny widzimy za kordonem, się odradzają, ale w pomieszaniu z różnymi innymi. Jeszcze na zakończenie tematu naród. Chciałem podsumować, że to może proszę zanotować jeszcze na zakończenie tamtych rozmów. Według Konecznego... A jaki temat dzisiejszego spotkania? Cywilizacja turańska. Cywilizacja turańska. Tak, tak, ale to za chwilę tytuł podyktuję. Otóż według Konecznego narody powstają w tych społecznościach, czy mogą powstać w tych społecznościach, to nie jest oblig, mogą powstać w tych społecznościach, w których spełnione są wszystkie poprzednie wyróżniki cywilizacyjne. Czyli pięć. Pięć wyróżników cywilizacyjnych tych spełnione pozytywnie, to znaczy, że prawo prywatne jest oddzielone od publicznego i tak dalej, jest monogamiczna rodzina, opanowanie czasu i tak doprowadza do historyzmu. No i źródłem prawa jest wola społeczeństwa, czyli etyka. No i istnieje pojęcie prawdy obiektywnej, dochodzenie do tej prawdy, upowszechnienie tej prawdy jest oceniane pozytywnie. Znaczy ten ostatni to ja dodałem, ale Koneczny o tym pisał, tylko nie podniósł do rangi wyróżnika cywilizacyjnego. Natomiast w związku z tym istnienie, proszę zanotować, w związku z tym istnienie świadomości narodowej u Konecznego stanowi też wyróżnik cywilizacyjny. Zaznaczam, że u Konecznego, dlatego że Koneczny to pisał ile? No, 3/4 wieku temu. Procesy narodotwórcze poszły dalej. No i dlatego takie zawężenie definicji narodu prowadzi do tego, że trzeba by wymyślać jakieś inne terminy na określenie czegoś, co według Konecznego narodem nie jest. Dlatego ja zaproponowałem definicję piętki Petrażyckiego, że jest to naczelny związek różnokrewny, mający swoje funkcje we wszystkich dziedzinach życia społecznego. No to teraz, słuchajcie, Ukraińcy zdają egzamin. Czy są narodem, czy nie? Znaczy, czy będą chcieli walczyć
choćby przy pomocy metod wojny psychologicznej, o swoje państwo. No ci z zachodniej Ukrainy to chyba na pewno tak, ci ze wschodniej to nie wiem, zobaczymy. Ci z Krymu się identyfikowali w większości z narodem rosyjskim, ewidentnie. Ja wprowadziłem taką definicję naród ludowy i naród pełny. Pełny to jest po konecniańsku, a naród ludowy to jest, powiedzmy, według definicji Piętki Petrarzyckiego, która jest bardziej pojemna, informacyjnie. I teraz jest problem dla mnie, jak daleko sięga naród ukraiński. No to jest temat, teraz mamy. To, co się teraz dzieje, to jest właśnie dla socjologa, dla socjocybernetyka bardzo ciekawy eksperyment socjologiczny w skali 1:1, znaczy na obiekcie rzeczywistym wręcz. I to zobaczymy, jak to będzie. Ja mam tylko, zwrócę uwagę na jedną rzecz, że jak na razie te procesy tej irredenty, to znaczy te ruchy odśrodkowe od Ukrainy ku Rosji, powstają na terenach, które nigdy do Rzeczypospolitej obojga narodów nie należały. I do Rosji też nie należały. No. Ja, rosyjskie sprawy wewnętrzne nie chcę tu... Znaczy, co najmniej od 16 ja roku. Mówię o nas. Ja mówię o nas. Że był Hakrym Krymski, który był wasalem Turcji. No, sułtana. Ale powstał ze złotej orki, która obejmowała także wschodnią Ukrainę. Ale te tereny zostały podbite przez Rosję w wieku XVI, ale tak później ale mówi, nie chodzi o to. Ja nie chcę tu się historią Rosji w tej chwili zajmować. Za chwilę będę o tym mówił przy cywilizacji turańskiej. Nie chodzi o historię Polski, Rzeczypospolitej obojga narodów. Otóż jak na razie te ruchy odśrodkowe nie powstały na terenach, które kiedykolwiek należały do naszej Rzeczypospolitej. I to jest bardzo ważna sprawa, proszę obserwować. Ja mówię tak, jak długo to nie wchodzi na tereny, które kiedykolwiek do nas należały, to jest sprawa między Rosją a Ukrainą. Jak zaczną wchodzić na te tereny, które kiedyś należały do nas, to trzeba będzie się nad tym głębiej zastanowić, czy nie odwołać się, ale nie do żadnej amerykańskiej, bo to jest tyle warte, to ten sojusz, cośmy mieli w 1939 roku. To nasza. Nie był w ogóle bezwartościowy, no ale wiemy z historii, jaka była jego wartość. Do Chin, tylko do Chin. Wyłącznie do Chin jest sens się odwoływać, a to do rozjemcy. Ale to jest dalsza sprawa, zresztą... I Chiny są zainteresowane takim powstaniem takiego czynnika siły w Europie Środkowej, ale nie raz, bo oni są przeciwko i Rosji, przeciwko zakonowi. Znaczy nie, no oni są za, tylko przede wszystkim za sobą. No czyli są autonomiczni. Autonomiczni i po prostu... Słuchajcie, ja nie zapomnę, jak rozgorzała wojna informacyjna, a potem nie energetyczna, bo nad Amurem były ostre walki. Sporo trupów było radziecko-chińskie. Nad Usuri. To jest 69. Jak Władywostok, to na ten obszar, jaki jest Mandżuria i na północ granica rosyjska biegnie od Oceanu Spokojnego, tak jest, od Korei tak Północnej i przez jezioro Hanka i potem dopiero jest ten skręt. No więc raz, co ciekawe. Do Amury. Co ciekawe, jakieś to wtedy w gablocie ambasady chińskiej pojawiła się mapa Polski. Zachodnia granica obecna, a wschodnia historyczna. To znaczy na Murze Chińskim? Nie. No nie. Za Smoleńsku do Smoleńska. Sąsiadami z Chinami. Bez przesady. Historyczna, no tak jak Rzeczpospolita sięgała. Także to był dalszy ciąg tej interwencji chińskiej przed chroniącej nas realnie przed interwencją
dywizji radzieckich, które szły na Warszawę w 1956 roku. A towarzysze się bali strasznie, bo to no po prostu Chruszczow chciał obalić to kierownictwo. Nie, to przed Gomułkowskim. Czyli jeszcze tego... Jeszcze poststalinowskie, powiedzmy sobie szczerze, bez Bieruta, tylko bo Bieruta, jak się mówiło, wyjechał w futerku, a wrócił w kuferku. Tak, no tak. Wtedy mówili. To serce jego nie wytrzymało tego, co usłyszał na tym 20. zjeździe. Straszne rzeczy. No w każdym razie, proszę bardzo. Szczery stalinowiec. No tak, oczywiście. Podobno miał stopień generała KGB, czy tam NKWD, a ja nie wiem, czy to prawda, bo tego nie sprawdzałem. Może miał niższy stopień, ale tak by wypadało, że przynajmniej generała, bo inaczej to by było obraźliwe dla nas. No więc proszę was, no ja, nie wiem, czy pamiętacie, to o tym mówiłem, jak Michnik opublikował podpisane przez Michnika. On później tam jakoś twierdził, że nic takiego nie pisał. A Urban napisał artykuł Murzyn Michnika i twierdził, że to kto inny pisał, a Michnik tylko to firmował. No mniejsza z tym, znowu było przesuwanie źródeł. W każdym razie w tym liście z więzienia Michnika był taki tekst, po którym pan Ludwik Haas, jeszcze tego nie czytałem, a pan Ludwik Haas zadzwonił i mówi, proszę pana, czy pan wie, że Michnik opublikował taki list z więzienia, w którym twierdzi, że jak będzie interwencja radziecka, to pan na miejsce Jaruzelskiego będzie generał gubernatorem Mamca Rokowiczego. Pierwszym sekretarzem. Tak to powiem. No, ale to on już mówił bardziej po polsku. W języku takim potocznym. No rzeczywiście, tam był taki tekst, że zastanawiam się, pisze ten Michnik, czy Murzyn Michnika, mniejsza z tym, że zastanawiam się, kto w końcu uzyska poparcie kapłanów sowieckiej doktryny i sterników sowieckiego państwa. Czy bystry, sprawny, intelektualnie, cyniczny, zdemoralizowany Urban, czy prymitywny, płaski, głupawy Kosecki. Obawiam się, że raczej Kosecki. Urban zrobi swoje, Urban może odejść. I były dwa tego skutki. Ale dlaczego zrobiono pana profesora płaskim i prymitywnym? No proszę pytać Michnika lub jego, no, płaski na pewno nie jest. No tak. To widać. Ani z profilu. No jasne. Ani o płaski. Proszę was, ale to teraz chodzi o psychologiczną płaskość. To były takie amfibole. No i teraz, proszę was, skutki były dwa. Po pierwsze, Jaruzelski się i Kiszczak zaczęli mnie bać, co miało swoje zalety. I mogłem sobie pozwalać na mówienie, czego tylko chciałem, bo oni tego nie mogli sprawdzić. Nawet próbować sprawdzić, dlaczego. Jakby próbowali sprawdzić, to po pierwsze by podpadli Moskwie, że robią kontrwywiad przeciwradziecki, a po drugie usłyszeliby odpowiedź, no towarzysze, przecież my przeciw przyjaciołom nie prowadzimy żadnej agenturalnej działalności, no jakby możecie podejrzewać, ale jeden z drugim by bardzo podpadł. A druga sprawa, drugi skutek był no, mniej dla mnie przyjemny. Jaruzel dał pełną blokadę na wszelkie moje publikacje. Jak leciały na bieżąco dwie serie moich artykułów w Wojsku Ludowym, to był miesięcznik kadry Wojska Polskiego, jeden Białe Plamy w historii Polski. To później weszło częściowo do drugiego wydania tajemnic mafii politycznych. I drugie, Panorama opozycji politycznej, to była antologia tekstów różnych kierunków opozycji. To ja poszedłem tam z kolejnym tekstem do redakcji, a mówiłem, że już nie będziemy miała publikować. I nawet to, co było wcześniej złożone, nie zostało publikowane. Także przerwali to na chyba 30 latach. Proszę was, ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, co się dzieje. No ale jak od momentu telefonu pana Ludwika, to już wiedziałem.
I możecie to sprawdzić, bo jak zawsze mówię, proszę nie wierzyć w to, co ja mówię, ale na autonomię jest pełny wykaz moich publikacji do 2007 roku. Nie długo będę musiał, tylko muszę pościągać te wszystkie z internetu, bo teraz się tyle poukazywało, że ja już muszę dla siebie zrobić wykaz, ale do 2007 jest. No a tutaj mówimy o latach 80., to możecie zobaczyć, że ja jedynie w biuletynie ZP Grupa mogłem publikować i czasem jakąś naukową publikację ściśle, a poza tym wszystkich dnia był szlaban na mnie. No i co się dziwić generałowi Jaruzelskiemu. On się bał. On się panicznie bał. No co się dziwić. Bał się Moskwy. No widać, nie miał coś na sumieniu wobec towarzyszy, ale to już jego sprawa. W każdym razie, proszę was, sytuacja tak to wyglądała. No i tutaj, jeśli chodzi o te sprawy chińskie, to no to też ciekawa sprawa. Mało kto wie, że mujahedini, którzy walczyli w Afganistanie przeciwko armii radzieckiej jeszcze wówczas, która przegrała te konfrontacje, to po prostu byli również w pewnym okresie dozbrajani w broń chińską. Bo tam jest taki mały odcinek granicy afgańsko-chińskiej. I tutaj w telewizji pokazywano broń znalezioną czy odebraną tych mujahedinów, wtedy to jeszcze nie byli talibowie. I tam między innymi były automaty produkcji chińskiej. Ale też i amerykańskie mieli. Więc Amerykanie sobie tak sami podobali na własne życzenie. To jest trywialne, no, ale Chiny, bratni kraj. To tam jest taki obszar północno-wschodni, gdzie mieszka jakaś grupa Kirgizów. Taka kiszka jest. Tak, Kirgizów, tak. I tam ona graniczy z Chinami. Tak, w górach zresztą jest teren bardzo trudny. No dobrze. To teraz proszę was, co ja podyktowałem? W związku z tym istnienie świadomości narodowej stanowi też u profesora Feliksa Konecznego wyróżnik cywilizacji. O. Słuchajcie, a jeszcze wam powiem, nie wiem czy się zauważyli, że na prima aprilis koledzy z Poznania zamieścili fajny tekst. O właśnie. Czytaliście to? I zastanawiałem. No może nie wszyscy. Z tą wycieczką. To ja powiem, tak, jak to było. Ja nawet jeszcze nie sprawdzałem poczty, bo byłem w terenie. Że w wakacje będzie wycieczka do Rosji. Dzięki kontaktom. Dzięki starym kontaktom. Tak. Za w ambasadzie Federacji Rosyjskiej. Tak jest. I że i będzie na Naddniestrze, podobno tam było. Na Krym. I do Rosji. I do Rosji jeszcze jakieś tancerki z FSB mają być. I parę jeszcze innych ciekawych. Także szkolenie tam będzie? No, proszę się tłumaczyków pytać. I się zastanawiałem, czy to prawo, czy to prowokacja. No nie, no to bo to okazało się, że kawał, oczywiście. Ponieważ oni znali, zresztą Brzeskiemu docieli, bo doktor Brzeski oczywiście no, boi się tego, co się tam dzieje na wschodzie, a ktoś poznacie, że my się nie boimy, że jak Ruscy przyjdą, docent Kosecki zostanie generał gubernatorem, to nam posady są. No widzicie, ja dlatego nieprzypadkowo mówię o tym tekście Michnika, a Glejt mi Michnik wypisał i to w kulturze paryskiej, to nie byle co. Ale genialne było z tą szkołą KGB, to tam... No z tą szkołą KGB, tak. No tylko tam była niedoróbka, bo że w szkole KGB w Mińsku, a w Mińsku nie było szkoły KGB. Ale kilka lat temu wprost napisał o tym, także oni jeszcze w to wierzą. No wierzą, że panie, nie ma takiego bóstwa, w którym ludzie nie uwierzyli. Kiszczak w to uwierzył. Dał się nawet sprawdzić. W każdym razie, no... no bo on w stosunku do ludzki to lojalny nie był. Było jakieś coś innego. No ale to mniejsza z tym, to już stare rzeczy. Proszę was, i teraz przejdziemy do
omówienia cywilizacji na początek turańską. Muszę wyjąć pamięć zewnętrzną. Pamięć zewnętrzna jest konieczna. Można powiedzieć, że kolega trafił na tę główną część. Bieżączkę się omawiali do tej czasu. W taki czarny sposób. No bo tak chciałem, żeby... Liczyłem, że kolega przyjdzie, a chciałem, żeby słyszał te główne mięso. A czy jeszcze mogę zapytać o Chiny? Czyli dla Chin ten cały komunizm, ewolucja kulturalna i tak dalej, to nie była jakaś straszna rana, przewód, coś okropnego, tylko w zasadzie coś powierzchownego, a to jest cywilizacja. Proszę pana, to jest taka sprawa. Historia Chin polega na tym, że naród chiński jest grzeczny, a co jakiś czas robi bunt, wywraca wszystko do góry nogami. Więc to, co robił Mao Tse-tung, się mieści, rewolucję kulturalną mam na myśli, to się mieści w tradycji historii chińskiej jak najbardziej. Na przykład powstań jakichś tam chłopskich kiedyś? Tak, jak najbardziej. Tylko tu mi się dwa problemy rysują. No, że... Niekoniecznie, no przecież za który w 12 roku cesarza obaliło centralne powstanie, czy rewolucja, czy jak to tam. Republikańska rewolucja inspirowana z USA, proste. No, można tak powiedzieć. Przecież ten republikanizm, założyciel Kuomintangu, Sun Yat-sen był wyszkolony przez CIA na Hawajach. Wtedy CIA nie było. Znaczy to się jakoś inaczej nazywało, ale... W owym czasie jeszcze wywiad amerykański był w powijakach. Wszyscy eksploatowali to pierwsze. I Stany chciały same to robić. Amerykański dopiero od II wojny światowej stanął na nogi dzięki opracowaniu, które dla nich zrobił nasz major Żychoł. Cholera w tych materiałach, to ta komisja polsko-brytyjska badała i wydała o działalności naszego wywiadu w czasie wojny. Tego opracowania dla Amerykanów nie ma, podejrzewam, a to jest tylko moje podejrzenie, że Amerykanie nie pozwolili. Bo cały wywiad amerykański na tym się opierał, a możecie to znaleźć, na ten temat ciekawą informację. W scenogramie z procesu Adama Dobożyńskiego, który mamy już odfotografowany, mam nadzieję, że też koledzy to wpuszczą. I tam jest zeznanie majora Nowickiego, majora wywiadu przedwojennego i w owym czasie w PRL-owskim wywiadzie. To jest to, co ja tam na koniec mówiłem, że była walka między krajowcami, eszelonowcami i ona jeszcze w 40 latach. No, w tych pierwszych latach PRL nie było rozstrzygnięte, zaangażowano nawet oficerów polskiej nurki przedwojennej. Ten Nowicki zeznaje jako oficer służby czynnej wywiadu. Ale on był też w wywiadzie londyńskim w Londynie w czasie wojny, cały czas. Mówi o tym, że twórca wywiadu amerykańskiego Donovan poprosił naszego Żychonia o ekspertyzę, jak to trzeba robić. Żychoń zrobił tę ekspertyzę i ten Nowicki był zdziwiony, byłem, że Donovan traktował Żychonia jako mistrza swego. Także wiecie, nie tylko wywiad izraelski to jest nasze dziecko informacyjne, o czym już mówiłem, ale i amerykański. Tak najbardziej, a przedtem to wiecie co, to było gardowanie wywiad. Może można mówić o oddziaływaniu na poziomie ideologicznym, no to tak, ale to jest wyższy, bo Sun Yat-sen był wolnomularzem. No tak, to prawda. Więc jedynie można mówić o inspiracji ideologicznej, a nie żadnej strategiczno taktyczną. Ale zrobił rewolucję przeciwko ostatniemu mandżurskiemu. No zrobił rewolucję dlatego, że cesarz miał 7
stosunki społeczne do tego dojrzały. Bez tego by nic nie zrobił. No, to jest tak, jak wie pan, no, by pan podczas mrozów zaczął siać i czekał, żeby w czasie, podczas zimy panu coś zeszło. Nic nie pomoże. Musi przyjść wiosna, musi przyjść ciepło, musi przyjść słońce, musi przyjść deszcz. A on mi się prezentował jako demokrata i tak dalej. No bo był demokratą. Najbardziej. To tak jakby chcieli robić przemiany typu węgierskiego w tej chwili u nas. Też się nie da zrobić. Z tą kadrą. No, z tą kadrą i z tym kadrą. Na tych warunkach. Tak, więc teraz wracając do Chin. Otóż ta najpierw rewolucja Sun Yat-sena wybuchła, bo warunki społeczne dojrzały i to się mieściło w tradycji Chin. Ale oni nigdy nie mieli władzy na północy. Tam zawsze generałowie między sobą, różne frakcje rządzili po swoje po obaleniu cesarza. Tam nikt nie uzyskał pewnej władzy. I tylko oni przynieśli stolicę do Nanki. Znaczy tak zwani komuniści, które, no, komunizm to jest tyle komunizmów, ile narodów, a co najmniej tyle ile cywilizacji. Więc ten komunizm w cywilizacji chińskiej to był zupełnie inny komunizm niż nawet w Sojuzie, a już nie mówiąc o Europie. I tam po prostu partyzantkę chłopską zrobił Mao Tse-tung. No tak, tak, tak. Przy czym, przy pierwszym podejściu, w drugiej połowie lat 20. kuomintangowcy zrobili prowokację i właśnie wyrżnęli prawie całą kadrę komunistyczną. Bo już do władzy doszedł nacjonalista, feldmarszałek Chiang Kai-shek po śmierci Sun Yat-sena, czyli prawica kuomintangu taka. Też zresztą wolnomularz regularny. Aha, aha. Regularny, znaczy członek wolnomularstwa. Tak, jeśli chodzi o ideologiczny poziom. Ale ten ideologiczny poziom wolnomularski był całkiem obcy tradycji cywilizacji chińskiej. No, a partyzantka chłopska, Mao Tse-tunga, była dużo bliższa. No i to się cały czas kisiło, bo kadry większość wyrżnęli, ale Mao Tse-tung dalej robił partyzantkę. Potem się wydała Japonia. Potem byli agresorzy japońscy. Oderwała Manchurię, stworzyła Manchukuo. No, dwa lata później cesarz. To później, w 1937, a w 1931 Mandżurię. Tam proklamowali to państwo Mandżukuo. Prezydentem został były cesarz z dynastii mandżurskiej. Była ciągłość zachowana. Tak. Dwa lata później przemianowali to na cesarstwo. Tak jest. I Puyi został po raz drugi cesarzem w tym tworze państwowym. Była w 1937 roku z tego 1936 tworu Japonia uderzyła na Chiny kontynentalne. Zaczęli walczyć i kuomintangowcy, i komuniści. Tak. Przy czym, co jest bardzo ciekawe, Stalin ambasadora swego trzymał przy kuomintangu do samego końca. Tak jakby zdawał sobie sprawę z tego, że na dłuższą metę dla niego komuniści mogą być groźniejsi. Tam w ogóle te wszystkie nasze ideologiczne stereotypy z Europy, komunizm, antykomunizm biorą w łeb. Jak się tym ma głowę nafaszerowana, to się nic nie robi. Japonia robiła takie numery, że jak zajęła cały kontynent, całe wschodnie wybrzeże Chin przede wszystkim, obszar od Mandżurii aż po Indochiny. No i to jeszcze kawał tam tak, interioru też. Tak, 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 tak. No z 1/3 chińskiego terytorium. To tam znalazła wśród dawnych współpracowników Sun Yat-sena takiego polityka o nazwisku Wang Yuwei, który się przedstawił jako następca tego Sun Yat-sena i stworzył swój własny kuomintang i w Nankinie rząd kolaboracyjny. Tak, tego. Ale wiele to nie dało Japończykom. Tak. To tak długo funkcjonowała, długo były wojska. Zresztą on umarł w 1944 roku, więc umarł zanim się okupacja skończy. Tutaj jak chodzi o te chińskie sprawy, to oczywiście bliższy tradycji chińskiej był Mao Tse-tung i ta jego wersja komunizmu. A jak wyglądała partyzantka chińska i że ona była nie do pokonania, to ja zrozumiałem, jak
w 60-tych latach w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki w jednym pokoju urzędowałem z doktorantem Chińczykiem. On robił tu doktorat, ja robiłem doktorat i on nas zapraszał na filmy do ambasady chińskiej. Najciekawszy film to było o tej partyzantce chińskiej przeciwko Japończykom. To zrozumiałem, że ta partyzantka jest nie do pokonania. Na krótko się dogadali komuniści Mao Tse-tunga z Kuomintangiem w latach późnych 30. Przeciwko Japonii. Przeciwko Japonii, tak. Jakiś czas oczywiście, no bo to był zaborca. Czyli widzicie, że motyw narodowy był silniejszy niż... Chociaż Japończycy też się tak przedstawiali, że oni chcą, niosą wyzwolenie całej, no tak, tak, całej to, Azji. No to jest taki standardowy film propagandowy. To w tej chwili przecież też armia rosyjska wyzwoliła Krym. Teraz no, może będzie wyzwalać dalszy ciąg. Tak, w każdym razie proszę was, sprawa wygląda tak, że ci Mao Tse-tungowcy później, już po zrzuceniu tej okupacji japońskiej, walczyli z Kuomintangiem. Już w 1936 roku, 3 lata. Parę lat. Trzecia wojna, trzecia Ameryka wspomagała Kuomintang. Stalin swego ambasadora miał przy Kuomintangu. A broń dawał Mao Tse-tungowi po niemiecku. To jest bardzo ciekawa historia. Oni mieli i broń i radziecką, i amerykańską, tak, i japońską, i niemiecką. Ale najwięcej niemieckiej to widziałem znowu na filmie chińskim, Zwycięstwo Narodu Chińskiego. To trzeba oryginalne filmy oglądać, takie powiedzmy z epoki. To nawet oglądałem w 50-tych latach w kinie. Był chiński film, poszedłem, Zwycięstwo Narodu Chińskiego. I ja patrzę, a po wojnie to człowiek się orientował w rodzajach broni, no zwłaszcza karabiny Mosina od Mausera, to dobrze odróżniałem. No i patrzę, a ta cała ludowa armia chińska uzbrojona, no tam widziałem wyłącznie karabiny Mausera. Czyli skąd tam się wzięły? Japończycy nie mieli Mauserów, mieli swoje. Na pewno Ruscy dali te zapasy broni po niemieckiej, no, bo skąd by się w takich dużych ilościach... Jaka była taktyka walki tej partyzantki? No opowiem pan, jak to wygląda. Przede wszystkim tam są lesowe linie. To centralne Chiny, to tak. Tak. No ale tam Japończycy dotarli. I szła ekspedycja japońska karna, żeby tą wieś spacyfikować. A wieśniacy nie do żadnego lasu, tylko mieli wyryte w tych linkach lesowych całą wieś podziemną. I wchodzili tam pod ziemię. Japończycy się zorientowali, bo oni mieli dobre rozpoznanie, dobry wywiad, dobrą organizację. No więc chcieli tam wleźć, żeby zrobić z tymi wieśniakami porządek. Ale tam było wąskie przejście takie, przy którym siedział partyzant z bagnetem i tak jak i tylko jeden Japończyk mógł przejść, a on go dźgał i tam dalej był dół i ten leciał tam do tego dołu. Następny to samo. No to Japończycy uznali, że trzeba w takim razie, no nie można tracić żołnierzy, gaz trzeba trujący wpuścić. I zaczęli tam wpuszczać gaz trujący. A ci już przewidzieli, Chińczycy przewidują. Czy były jakieś otwory z drugiej strony? Były. Nie, no przede wszystkim była taka klapa z dużą warstwą ziemi, a ziemia filtruje. Zresztą pamiętam na wyszkoleniu Pegas, że nas uczyli, że jak nie ma czego innego, to wziąć ziemi i tu. Prawda? Na bardzo krótką metę można tak używać. No i wtedy oni zakładali tę klapę, no i ten gaz sobie tam gdzieś przed bokiem i jeszcze zaczynał się wydostawać. W Wietnamie Wietnamczycy wykonywali taki wykop w formie syfonu i zalewali je wodą. A to później problemy były i takie. Japończycy postanowili to zalać wodą.
pompa przyjechała, woda i zaczęli tam pompować wodę, ale Chińczycy to też przewidzieli i był taki odpływ i ta woda sobie tam podziemnym takim ściekiem spływała, więc to było po prostu nie do pokonania. Rusy zresztą nie próbowali nawet nigdy tam włazić na terytorium chińskie, żeby to podbijać. Znaczy tylko weszli w 1945 roku właśnie do Mandżurii. Do Mandżurii, ale potem się stamtąd wynieśli, oddali to Chińczykom. Znaczy tam do 1955 roku Port Arthur wydzierżawili. Znaczy najpierw od Chiang Kai-sheka, a potem od... Ale to była legalna dzierżawa. Określonej, Luszuni, tak. Skończonej, powiedzmy... Ale Mandżukuo to zostało zlikwidowane przez Armię Czerwoną w sierpniu 1945 roku. Gdy Amerykanie zrzucali bomby atomowe na Japonię, to Armia Czerwona, Stalin powiedział wojnę. Tak, jest. I właśnie Armia Radziecka uderzyła na... robotę dla Chin. Tak. Teraz moim zdaniem puciu robi za harcownika dla Chin. A to jest tylko moja hipoteza. Zobaczymy, co będzie dalej. W każdym razie bez co najmniej życzliwej neutralności. Kuryle i Sacharyn Południowy, Związek Radziecki zajął wtedy i włączył go. No, już mówię o... To japońskie. Tak, o wyspach. Chińskie, o co to Chińczyków chodzi? No i Korea Północna. Chińczycy mają na piętku z Japonią, bo pamiętają strasznie brutalną okupację japońską. Także tutaj jest też bardzo ciekawa rzecz, że to też u nas tylko raz podano i już nie powtórzono, że Rosja z Japonią nawiązała wojskową współpracę. Czyli Putin znaczy trochę więcej rozumie, niż by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka na podstawie komunikatów naszych mediów. No dobrze. Ale Kuryli nie oddaje. Czego? Kuryli nie oddaje. Ja będę trzeba tutaj płynę, ale na razie nie oddaję, bo nie ma powodu. Jakby zaczął oddawać kurylę, to by się mogli, słuchajcie, chińscy towarzysze zdenerwować. A jeszcze plus Chin, mam dwa pytania. Dlaczego w okresie właśnie rewolucji kulturalnych mało dopuścił do tego, żeby zostało zniszczone tyle chińskich zabytków, a w okresie wcześniejszym, lata późne 50., to przedstawiano, jak archeolodzy odkryli grób jakiegoś cesarza z dynastii Ming, wiek XIV-XV, to dlaczego przedstawiali tego cesarza, że to wredny obszarnik, feudał i tak dalej, gromadził bogactwa kosztem ludu pracującego. W tej rewolucji kulturalnej były dwa nurty. Nurt narodowy i nurt klasowy. I przede wszystkim, niech pan pamięta, że dynastia mandżurska była przez Chińczyków traktowana jako obca okupacja. Ale tutaj był grób cesarza z dynastii poprzedniej, rdzennie chińskiej. Może chodziło... No to był wątek klasowy, jak najbardziej. No przecież, powiedzmy sobie szczerze, te zjawiska klasowe i te całkowanie wewnętrzne narodu, to dotyczy również narodu chińskiego. Więc tam po prostu biurokracja chińska tak się rozpanoszyła, że trzeba było robić rewolucję kulturalną. Już nie szło żyć w tych Chinach. To było coś takiego jak Unia Europejska, jak u nas w tej chwili. I dlatego zrobiono rewolucję kulturalną. Przy rewolucjach to zawsze tak jest, że to się sporo też naniszczy różnych rzeczy wartościowych. Profesorom malowano, studenci malowali twarze na czarno. Tak jest. Tak. Czapki ze ślimi uszami. Tak jest. Proszę pana, a pan myśli, że wielu naszych profesorów by na to nie zasługiwało? No rzeczywiście, coś tu jest. No. Widzi pan. Uczmy się od najstarszej cywilizacji świata. Jeszcze na koniec powiem, że... Ja to mówię jako obiektywny obserwator. Że Mao Tse-tung... Jak dotychczas nikt mnie nie mianował
przyszły chiński głupek. Pisał, że komunizm w Chinach należy budować w oparciu o masy chłopskie ze względu na zbyt małą liczbę klasy robotniczej na terenie. Tak jest. I to była rewolucja, no bo przecież marksizm opierał się na klasie robotniczej. To pasuje do już w Rosji Trocki kwestionował, że się nie da zbudować socjalizmu, dlatego że... Twierdził, że to pasuje do Europy, do Chin. A Mao zrobił, no można powiedzieć, dalszy krok w tym kierunku i dlatego w wielu krajach trockiści, maoiści współpracowali, żeby pan wiedział. Tylko tyle, że maoiści orientowali się na żyjącego wtedy jeszcze i powiedzmy panującego wręcz Mao, a trockiści na już nie żyjącego Trockiego. No więc słuchajcie, teraz omówimy sobie cywilizację turańską. Cywilizacja turańska. Cywilizacja turańska. Tą nazwę nadał jej Feliks Konieczny, a nadał jej od nazwy niziny turańskiej w Azji Środkowej, gdzie właśnie jest według Konecznego jej kolebka. Ludy tureckie stamtąd pochodzą. No też, oczywiście, ale ta Turcja osmańska też należy do cywilizacji turańskiej według Konecznego. No to Turcy też tam to przyszli do Anatolii. Też tam to przyszli, oczywiście, tylko to było później, a wcześniej powstał Imperium Mongolskie. I słuchajcie, o co tutaj chodzi? Można powiedzieć tak, że prawo, może proszę zapisać, prawo prywatne rozrasta się, pochłaniając prawo publiczne. I dlatego to jest taka cywilizacja, gdzie mamy właśnie tylko prawo. Etyka odgrywa rolę co najwyżej w życiu prywatnym, ale w życiu publicznym nie ma znaczenia właściwie. Prawo prywatne rozrasta się w prawo publiczne. Przecinek. Państwo traktowane jest jak prywatna własność władcy. Jak prywatna własność jego władcy. Kropka. Źródłem prawa jest wola władcy. Źródłem prawa jest wola władcy. To jest taka najkrótsza charakterystyka. Jak prywatna własność władcy, tak. Jak prywatna własność władcy, tak. No, Konieczny daje przykład, jak flota rosyjska została zniszczona na Dalekim Wschodzie w czasie wojny, to już na samym początku wojny rosyjsko-japońskiej. I prasa zaczęła się o to awanturować, a car Mikołaj mówi, czego oni chcą, przecież to moja flota, to jest moja sprawa. Jak oni mają prawo się tu mieszać do mojej prywatnej własności. Ale to była znana sprawa. To jeszcze Mikołaj II tak mówił. Ale to była znana sprawa na świecie. 110 lat temu. Bo to była flota bałtycka, która przepłynęła z Bałtyku przez Atlantyk. No to nie zależy od tego, cała flota była traktowana przez carę jako własność. I ludzie z różnych kontynentów o tym wiedzieli, że oni płyną na wojnę. I potem było im zaltro.
No. To wszystko jedno, czy bałtycka, czy nie bałtycka. Wszystko było własnością cara miłościwego. I car się dziwił. Nie no, car się oburzał. No, dlaczego te dziennikarze tutaj się mieszą do mojej prywatnej własności? No Robert, ty już lepiej cicho siedzi. Tak jest. No teraz też się wierzy władców, chociaż nie tak bogatych jak car miłościwy. Awanturuje na dziennikarzy. No i proszę was teraz tak. Dlaczego Konieczny nadał tą nazwę od niziny turańskiej? Otóż tam były właśnie warunki do powstania takiej cywilizacji. Jako że mamy tam olbrzymie obszary stepowe, na których uprawianie innych dziedzin gospodarki było utrudnione, natomiast była możliwa hodowla, w szczególności hodowla konia. Są przypuszczenia, że tam właśnie na tych stepach po raz pierwszy w historii oswojono konia i dzięki właśnie trakcji konnej powstała możliwość pokonywania, stosunkowo szybkiego pokonywania tych wielkich obszarów i tworzenia jakichś większych organizmów państwowych. Później zresztą, żebyście wiedzieli, że ta sieć poczty konnej w Imperium Mongolskim była tak dobrze zorganizowana, że list z jednego krańca imperium, a jeden krańiec to był w Europie, powiedzmy nad Bugiem, na drugi kraniec, który był nad Pacyfikiem, to raptem 7 dni szło. Bo ja nie wiem, czy teraz, jakbyście wysłali do Rosji list, gdzieś tam do Władywostoku, czy by prędzej dotarł niż 7 dni. Ale to już nie dlatego, że techniczne są utrudnienia, tylko prawno społeczne oczywiście. Ludzie z Japonii w 6 dni do listy do nas. No proszę. No mogą 7. Mała różnica. Ale samolotów nie mieli. Samolotów nie mieli, to konne wszystko. No konne, jasne. No i oczywiście tam nie mógł sobie byle jaki poddany wielkiego chama listu wysyłać prywatnego. To była korespondencja państwowa. Czyli, jakby tu powiedzieć, prywatna korespondencja władcy państwa. To zaszyfrowane jeszcze chińskimi znakami. No, ten chiński to i, nie, oni nie to, pisali. To i dziś prawie jak szyfr działa. Aha, wiecie, że jeden z seminarzystów z tej grupy w Kalwarii Zebrzydowskiej chciał dostać stypendium, jakieś tam dofinansowanie Unii na naukę języka chińskiego i nie dostał. Patrzcie, co za ksenofobia w tej Unii. Życie taką ksenofobią unijną. Proszę was, ale z kolei dwóch seminarzystów z innej grupy uczy się języka chińskiego, ale nie za żadne unijne pieniądze, tylko po prostu poznali Chinki. Młode i te Chinki. Bardzo fajne zresztą. Aha, to pan już się oglądał. To. Byłem w Kielcach. A był pan w Kielcach, to pan już wszystko wie. No w każdym razie też chociaż te Chinki znają język polski i ci nasi koledzy już jakoś tam, jak zaczęli do mnie mówić po chińsku, no to oczywiście absolutnie nic się nie da zrozumieć. A oni już mówią. Ja mówię, dzieci powinny się uczyć przede wszystkim jeszcze angielskiego, ale już chińskiego. No, ja już za stary jestem na to, żeby się uczyć chińskiego, no, ale no, wy powinniście już. I teraz słuchajcie, sytuacja była tam taka, że na tych stepach dzięki wykorzystaniu konia, no to proszę, to mamy całkiem dobrą frekwencję, nawet nie malejącą w stosunku do poprzedniego spotkania.
Następne spotkanie nam wypada kiedy tam? No tuż po świętach. Wtorek, bardzo dobrze, 22. Najbardziej. Jak krzesła brakuje, to trzeba pójść do zakrystii i poprosić siostry, żeby z salki tej ministranckiej pożyczyły. No słuchajcie, sprawa wyglądała tak, że w pewnym okresie na tym właśnie stepie utworzyło się imperium mongolskie, tak zwanych niebieskich Mongolów, które rozrosło się w wielkie imperium, sięgające od Pacyfiku i północnych Chin, bo nawet podbili północną część Chin, północną i środkową. Później całe. Ale to później. Po prostu na samym początku części pracy na główną, powiedzmy, część i tutaj w Europie aż do Bugu praktycznie. I było to właśnie słynne imperium Chinggis Khana, które po śmierci władcy podlegało procesom dezintegracyjnym, ale potem jeszcze próbował je scalić i odrodzić Tamerlan. Ale to już później, w XV wieku. Tak, i poza tym to już nie było takie duże. Ale no, główną tą środkową część odbudował. I również opierał na zasadach cywilizacji turańskiej. Więc proszę was, właśnie imperium mongolskie stanowi najwyższy wykwit cywilizacji turańskiej. Zarówno pod względem organizacyjnym, jak i pod względem cywilizacyjnym, z punktu widzenia cywilizacji turańskiej. Na ten temat u nas jest bardzo wiele mitów, nawet przez zawodowych historyków teraz powtarzanych, a tymczasem, proszę was, ta cywilizacja jest o tyle ciekawa, że ona może powstawać spontanicznie nie tylko na tych terenach tam Azji Środkowej i nie tylko Środkowej, ale również w innych obszarach geograficznych i w innych społeczeństwach, które za długo utrzymują się z wojny. To wikingowie by tu pasowali. No wikingowie o tyle, że oni nie utworzyli jednego imperium, to było rozproszone. Ale pewne elementy też oczywiście mają. Ale przede wszystkim, co jest najciekawsze, pewne elementy cywilizacji turańskiej zaczęły się, jakby to powiedzieć, rodzić w imperium Hitlera już przed wojną, a w czasie wojny na całego, a w tej chwili u naszych wielkich sojuszników za oceanu. Przecież to, co się dzieje w Guantanamo, to jest element cywilizacji turańskiej. No i tam ingerencja czynnika wojskowo-policyjnego w życie Stanów Zjednoczonych, powiedziałbym, mało tego, w Ameryce są tam, można obserwować pewne elementy wręcz zdegenerowanej cywilizacji turańskiej. To znaczy takie elementy, których w klasycznej turańszczyźnie nie było. A dam wam przykład. Niedawno oglądałem film amerykański zresztą, w którym występowały panie oficer armii amerykańskiej, jak one opowiadały na podstawie własnych doświadczeń, własnej armii, co tam koledzy mężczyźni wyprawiają z tymi koleżankami,
wbrew prawu, wbrew wszystkiemu, to jest, słuchajcie, to jest zdegenerowana, zgniła forma cywilizacji turańskiej, którą brzydzą się prawdziwi Turańcy, ci klasyczni. Takich rzeczy nie było ze swoimi koleżankami z wojska, na przykład Armii Czerwonej. Takich rzeczy, no, po pierwsze były zabronione, gwałty na swoich, a po drugie, no w zasadzie NKWD to ścigało. A tam się okazuje, że jest zmowa milczenia i koledzy oficerowie z Armii Amerykańskiej to wszystko zamiatają pod dywan. Opowiadały to panie oficer z Armii Amerykańskiej. Gdyby nie to, to bym wręcz myślał, że to jakaś propaganda antyamerykańska. No to amerykański film. Amerykańscy oficerowie. Ja trochę zacząłem się zastanawiać, że być może, gdyby uniknąć takich rzeczy, to bardzo mądrze w Izraelu wprowadzono powszechną służbę wojskową kobiet i przy dużej zawartości kobiet w armii, no to takie rzeczy nie mają prawa się dziać. To jest niezłe zabezpieczenie. Ja się zastanawiam, po co w Izraelu służba wojskowa kobiet? No być może jest w tym jakaś głębsza myśl, żeby zapobiegać tego rodzaju numerom, które się dzieją w armii amerykańskiej. No bo jak jest pół na pół, no to można powiedzieć, już pewne rzeczy nie mają prawa występować. Zresztą pamiętam, jak chodzi o armię radziecką w 1944 roku, pomijam okres okupacji, ten pierwszy 1939-1941, bo to było na innych zasadach. Ale jak szła armia radziecka na zachód, to jak się dowiedziałem od moich kolegów, później przyjechałem do Gliwic i tam miałem wielu kolegów Ślązaków miejscowych. I oni opowiadali, że jak szła armia radziecka, to się soldaty tylko pytały, czy tu przed wojną była Polska, czy Germania. Jak Polska, to się hamowali, bo narobili różne cuda, ale to było zabronione, NKWD ścigała, nawet milicji obywatelskiej pozwoliło ścigać. I pamiętam takie sceny, jak tam się gdzieś jeszcze w Łańcucie, jak mieszkałem, soldaty piły, zaczęły rozrabiać, przyjechała milicja i kolbami tłukła jak Hamana. Miała na to upoważnienie od NKWD. Ale jak się dowiedzieli, że to była Germania, to hulaj dusza piekła nieba, bo to był wrogi teren. Polski traktowany jako sojuszniczy, więc tu jakieś tam hamulce były. Natomiast jak wrogi teren, to już hulaj dusza piekła nieba. No i mniej więcej tak traktowali te kobiety, jak ci koledzy z armii amerykańskiej swoje koleżanki. Na podstawie relacji źródłowych, bo to te panie o tym mówiły i mówiły, jak się procesowały z armią bezskutecznie. No więc tu słuchajcie, sami siebie zjadali, a tamci zjadali obcych wrogów. No, niemieckie kobiety. No, odwet za prowadzili to, wojny. Za to, co Niemcy wyprawiali na terenie radzieckim. Z tym, że też to nie było dozwolone tak bez końca, tylko mieli tam jakiś pewien okres, kiedy mogli sobie pokulać na całego i, no i hulali rzeczywiście. 4 dni, tydzień. No ja pamiętam, w Gliwicach był taki krawiec, no bo ja już tyle żyję, że mam pewne własne doświadczenie na ten temat. Taki krawiec był Niemiec, a że mama bardzo dobrze mówiła po niemiecku, bo kończyła gimnazjum u sióstr niepokalanek w Galicji, no to rozmawiała po niemiecku z tym krawcem i on się żalił, mówi, że całą rodzinę mu wystrzelali. Żołnierze radzieccy, mówi, mnie tylko dlatego oszczędzili, bo byłem krawcem i mundury reperowałem. Ale oczywiście powiedział, ja się stąd wynoszę, nie chcę tu nic z tym mieć wspólnego i z własnej woli nikt go nie wysiedlał. Postanowił wyjechać na zachód. Co zresztą było przywilejem, bo wielu ludzi chciało na zachód wyjechać, ale nie wolno było zwykłym obywatelom, a Niemiec miał ten przywilej. Oni to teraz przedstawiają jako bestialskie wysiedlenia. To przywilej był, żeby pojechać, do której części Niemiec chciał.
chciał to do Amerykanie Szezona, chciał to do Francuzy Szezona, który chciał do Rosji Szezona. Ale przeważnie do brytyjskich. Lub właśnie do tej radzieckiej. Do brytyjskiej to było Maczkowo, bo tam część go Wilhelmshaven okupowała nasza dywizja pancerna i to nazywali Maczkowo. Więc proszę was, tak to wygląda. To ja mówię o takich, powiedzmy, tutaj uwarunkowaniach. Cywilizacja turańska moim zdaniem jest najbardziej pierwotną psychologicznie czy socjocybernetycznie, dlatego że ona się opiera na prostych motywacjach witalnych. Będziemy o tym później mówili bardziej szczegółowo. Czyli jak zwierzęta. No tak. To jest po prostu w sytuacji, jak się nie uprawia tych bardziej informacyjnych motywacji poznawczych, etycznych, ideologicznych, to z korzenia niejako odbijają te bardziej pierwotne motywacje, czyli przede wszystkim witalne. A motywacje witalne są bardzo proste. Podtrzymanie życia, przekazanie życia, walka o pozycję w stadzie i walka o pozycję dla stada. To jest wszystko. Dlaczego Marco Polo, który jak rządził Imperium Mongolskim, wnuk Czyngis Hana Kubilaj, tą cywilizację właśnie opisał jako coś wspaniałego i tak dalej? A no ja wam zaraz też opiszę. Dlatego, że pozwolili mu być urzędnikiem w południowo-wschodnich Chinach. Ja wam to zaraz opiszę jako coś w pewnym sensie wspaniałego. Na przykład pisał tak, że to było świetnie zorganizowane. Gdybyśmy my, czyli Wenecjanie, mieli taką armię jak Imperium Mongolskie, to bylibyśmy nie do pokonania. No, armia mongolska liczyła 700 tysięcy żołnierzy, to w sensie organizacji. Nikt nie mógł o tym marzyć. W sensie organizacji. Z tym, że ona była rozrzucona od Bugu aż po Pacyfik i po Wielką Rzekę. Więc słuchajcie. Ponieważ to cywilizacja taka elementarna, można powiedzieć, podstawowa wręcz, no jak mówił profesor Wierciński, te motywacje witalne są odziedziczone po małpich przodkach, a ja zawsze dodawałem, ale to trzeba z całym szacunkiem dla małpich przodków, żeby nie obrazić. No i proszę was, jeżeli się nie pracuje nad tymi motywacjami w większym udziale informacji, to witalne motywacje odbijają z korzenia i nie trzeba ich specjalnie nawet kultywować. Petrażycki i Piętka mówią tak, że w sytuacji, kiedy rozkłada się kultura społeczna i przestaje działać zasadnicze ciśnienie normatywne, jak on to nazywa, czyli ludzie przestają przestrzegać norm etycznych, prawnych i tak dalej z przekonania, że one są słuszne, to wtedy musi działać mocniejsze, pomocnicze ciśnienie normatywne, tak to Petrażycki i Piętka za nim nazwali, czyli większa represja, przede wszystkim witalna, a co najmniej jej groźba. Dlatego te gadżety tam w tej wojnie psychologicznej, którą teraz prowadzą Rosjanie, te gadżety witalne w postaci wojska, broni i tak dalej, nawet jeśli nie są używane energetycznie, to odgrywają istotną rolę psychologiczną, bo działają na motywacje witalne. I proszę was, co się dzieje, co się tam działo dalej? Otóż Mongołowie zorganizowali, trzeba powiedzieć, państwo Nameta. No, już sam obszar świadczy o tym. Przy ówczesnym stanie techniki, gdzie najszybszym środkiem komunikacji był koń. Potrafili zorganizować łączność na tych obszarach, także list z jednego krańca na drugi był przekazywany w 7 dni. Tu w Europie na mniejszych obszarach nawet nie zawsze takie szybkości uzyskiwano. Druga sprawa, co jest bardzo istotna, to ta
to imperium było oparte na wojsku. Całkowicie zmilitaryzowane. To była doskonała organizacja wojskowa, oparta na powszechnym obowiązku służby wojskowej. Powszechnym i stałym. Jak to wyglądało? Młody człowiek u siebie, a też genialne rozwiązanie, można powiedzieć logistyczne, nie był brany gdzieś do służby, żeby się uczył rzemiosła wojskowego gdzieś na drugim końcu imperium, co wprowadzili Rosjanie. I to organizatorycznie nie było mądre rozwiązanie. Ale to chodziło o to, żeby nie był związany z danym terenem, bo oni nie mieli zaufania do swoich poddanych. A Mongołowie mieli. I młody Mongoł od małego u siebie w swoim tam miejscu zamieszkania, no, to byli koczownicy, oni hodowali, polowali, ale umownie nazywam to w jego miejscu katerowania, tak, w jego grupie, uczył się najpierw polowania. A polowanie to jest doskonała zaprawa do służby wojskowej. Lepsze jak manewry. Dlatego przed wojną elita miała dostęp do broni i polowała. Jak najbardziej. W tej chwili przecież dostęp do broni w ogóle, a nawet do myśliwskiej jest cholernie reglamentowany, bo władza się boi swoich obywateli, Mongołowie się nie bali swoich. I dlatego obecne pokolenie w ogóle nie jest obyte z bronią. Przecież mamy 100 tysięcy armii, ale ta armia nie ma rezerw praktycznie, bo się rezerw nie szkoli. Narodowe siły rezerwowe to nie wypaliły do 10 tysięcy, to jest tyle co nic. Dostęp do broni jest tak reglamentowany, no bo władza się panicznie boi, żeby ludzie nie byli uzbrojeni. No to jest psychoza władzy okupacyjnej, oczywiście. Tą psychozę wprowadzono w 1939 roku po obu stronach linii demarkacyjnej. To trwa do dzisiaj. Tylko zagrożenie za nielegalne posiadanie broni jest teraz nieco łagodniejsze niż było w czasie wojny. Ale to wojna była. Jakby teraz była wojna, to by też podwyższyli na pewno. No więc proszę was. Ciekawe, dlaczego na Ukrainie się nie bali, żeby ich obywatele bronili? No, Ukraińcy się mniej bali, dlatego że to było ich suwerenne państwo. Mniej się bali, ale ponieważ populacja bardziej zróżnicowana, no to ma inne konsekwencje. Ale wracając do sprawy tutaj. Przecież w tej chwili, gdyby jakiekolwiek wojska obce weszły na teren Polski, to by się nie dało zrobić mobilizacji praktycznie. Nieprzeszkolonych ludzi, to broń dać. Jak ten człowiek nawet nie umie strzelać, boi się, bo nie wolno. Obywatel PRL-u jest z daleka trzymany od broni. Broń Boże, żeby mu tylko broń nie dać do ręki, bo to by było niebezpieczne. Tak, ale jeszcze system dowodzenia trzeba zobaczyć, jak jest rozłożony. To znam z relacji. To jest osobna sprawa. Jeśli ktoś ma pieniądze, to się może przeszkolić. Słucham? Jeśli ktoś ma pieniądze, to może postrzelać na strzelnicy, to nie jest Ale szerokie masy nie mają tyle pieniędzy, żeby sobie na takie zbytki pozwolić. A służba wojskowa jest po to, żeby wyszkolić rezerwy z mas, a nie tylko z elity. To jest celowy program rozbrojenia Polski. Absolutnie tak. Absolutnie. Jak ja byłem w pierwszej licealnej, to był przedmiot, który się nazywało przysposobienie obronne w pierwszej licealnej. I na wiosnę. A to w którym roku było? 1990-1991. No to jeszcze resztki po tej wstrętnej komunie. Niech się pan nie przyznaje. Na wiosnę całą klasę zaprowadził na strzelnicę tam na szkole żerów. No tak, pewnie. Bliska BKS-u. I same dziewiątki. No tak się podchodzi do tego. W tej chwili. Same dziewiątki mi wychodziły. No proszę bardzo. No to pan mógł być niebezpieczny, jakby panu dać broń do ręki. Jeszcze by pan zaczął strzelać jako snajper.
to powinien pan się znaleźć z punktu widzenia obecnych władz na liście proskrypcyjnej do internowania. Tylko dlatego, że w liceum na jeszcze szóstkę za to wyrobiłem. No ja oczywiście tutaj żarty robię, choć to dziś nie prima aprilis. Ale proszę was, ale rozciągnąłem otoczenie prima aprilisu jeszcze trochę. W oktawie jesteśmy prima aprilis. No tak. Więc proszę was, tutaj po prostu mogą. On małego uczył się posługiwać bronią, uczyli go ojciec, starszy brat, mój stryj. Brał udział w polowaniach, więc umiał realnie posługiwać się tą bronią. W tej chwili zresztą myślistwo jest tak zbiurokratyzowane, że nawet dostęp do broni myślickiej jest strasznie tutaj utrudnione, już mniejsza z tym. Przed wojną w ogóle na broń myśliwską nie było potrzebne pozwolenie, tylko musiała być zarejestrowana, że jest takie sztuki broni myśliwskiej. Ale jak władze okupacyjne weszły, kazałem wszystko oddawać od razu. I proszę was, ten młody Mongo uczył się posługiwać bronią tu na terenie swojego plemienia. Odbywał przysposobienie do służby wojskowej. I teraz na gwizdek, jak tylko był rozkaz, to on po prostu był zobowiązany natychmiast stawać. On tak w Szwajcarii broń miał u siebie i uzbrojony od razu stawał. Feudał każdy mongolski był zarazem dowódcą jednostki wojskowej, która rekrutowała się z jego poddanych. Także to było, można powiedzieć, taki feudalizm w sposób doskonały zmilitaryzowany. A funkcję władzy cywilnej też on pełnił? Też, oczywiście. Czyli tak, i dowódcą wojskowym, i w sprawach gospodarczych. Tak jest, i w sprawach gospodarczych. Był feudalem i był jednocześnie... Tak jest. Umiał administrować i w czasie pokoju, i w czasie wojny. Dobnie jak u nas. Słucham? Dobnie jak u nas. Prusa. No jak Niemczech hitlerowskich, tak, oczywiście. Niemczech hitlerowskich też tam było, z tym, że jednak Gauleiter nad Wehrmachtem nie miał władzy. Także to następował proces turanizacji, ale do końca się nie turanizowało to wszystko. Chociaż no, powstawały takie specjalne turańskie formacje Waffen-SS. SS-man składał przysięgę bezwzględnego posłuszeństwa. Dzisiaj jest tak, że urzędnicy w Niemczech mają poprzydzielane tereny w sąsiednim kraju, na przykład w Polsce, w razie, gdyby potrzeba było ustanawiać tam administrację, już są odpowiednie... Absolutnie, my jesteśmy w sferze działania Verfassungsschutz. Dokładnie. Już nie będę, znaczy nie wiem, czy jeszcze będę, ale, mają doskonałe, ale na pewno Verfassungsschutz. I mają doskonałe zorientowanie, co się dzieje i jak funkcjonuje administracja tak w chwili obecnej w tych terenach, które są podzielane, ponieważ zawierają również umowy o współpracy z tymi właśnie terenami, w których są odpowiednio. Tak jest, a mniej, już nie tak oficjalnie, to mają też pewne, nazwijmy to delikatnie, kontakty z rosyjskimi odpowiednikami. Dlatego niedawno, jak nasz minister spraw zagranicznych Radek Sikorski rozmawiał z swoim odpowiednikiem, ministrem spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, i Radek Sikorski wyraził chęć, żeby na terenie Polski stacjonowały dwie duże brygady amerykańskie. To kolega niemiecki powiedział, mowy nie ma. Przecież jest tu mowa, że na terenie nowych krajów NATO, tych, co były przed tym krajami socjalistycznymi, wielkomunistycznymi,
jest umowa, że nie wolno, żeby stacjonowały jakieś duże oddziały NATO z zachodu. I tutaj nasz minister, no, można powiedzieć, zbudził się z ręką w nocniku. Bo okazuje się, że ważniejsza jest lojalność, niemiecka lojalność wobec Moskwy, niż w stosunku do formalnego sojusznika NATO. To jest to, o czym pan mówi. No jeszcze tu inny interes też. No różne, tak, tak, jeszcze gospodarcze, tak. Ale jeśli chodzi o... szykowanie siatki administracji okupacyjnej. Znaczy, struktury państwa polskiego są likwidowane, a powstają po cichu struktury niemieckie na tych terenach. Tak jest. Tak jest. Tak jest, proszę bardzo. No, zresztą znana historia, jak IPN wydał niemieckim władzom oryginały dowodów zbrodni hitlerowskiej. I do dzisiaj nie zostały zwrócone. I do dzisiaj nie zostały zwrócone, tak, bo mówią, że prokuratura potrzebuje do ścigania zbrodni. A to się wydaje kopie, a nie, już, kopie uwierzytelnione się wydają. Już są inne motywacje, też, znaczy tłumaczenia tego. Po pierwsze, bo zwrócona się tam częściowo o zwrot, to odpowiedzieli, że nawet nie wiedzą, gdzie one w tej chwili są. A to bałagan w tych Niemczech. Ja nie wiedziałem, że oni taki bałagan. Zmieniło się. Ponieważ były już użyte i jako nie potrzebne, to zostały tam. Wyparowały. I za jakiś czas powiedzą, co zbrodni hitlerowskie? Jakie zbrodnie? Polacy mogą. Chciałem powiedzieć, że... Jakie, tak, kto ma na to dowody? Co i może... od tego momentu nasi koledzy z Poznania właśnie, bo oni w tych sprawach są wyczuleni, IPN rozszyfrowali skrót Instytut Polityki Niemieckiej. No tak, to jest dowód rzeczowy, to co zrobili. Dobrze, że jednak 8 jesteśmy jeszcze w oktawie tego 1 kwietnia. Nie, oni to nawet tę nazwę nadali nie 1 kwietnia. Ale to ich sprawa. Większość, znaczy nie większość, ale duża część tych dokumentów została wydana nie tylko, że w oryginałach, ale nawet nie... skatalogowano, co zostaje wydane. Także część została wydana, nawet nie wiadomo, co się wydało. W części oczywiście, bo część była... To jest po prostu zdrada. Także z tych informacji, które mam, nie pamiętam, ale... To znaczy, już nie będę teraz nazwiskami mówił, no, w każdym razie były osoby, które jeszcze później też... No właśnie, najciekawsze. Ale te nazwiska poeta powinien pamiętać. Nie wiem, jaka babcia tam. Jakie 5 złotych. Jaka ciotka Zielińska. Jaka raportówka. Proszę Państwa, więc to, ta organizacja była znakomita. System dziesiątkowy. Najmniejszy oddział 10 żołnierzy. Później 100. 1000, co się nazywał chyba Hazar, ale już nikt nie gwarantuje, a 10 tysięcy odpowiednich no, dywizji, powiedzmy, w dzisiejszej stanie wojennym, to się nazywał Tumen. Stąd słowo Tuman. W sensie Tuman Kurzu na przykład. No na przykład, tak, tak. Teraz proszę Was. Co było ciekawe w tym Imperium Mongolskim? Otóż było to państwo pracujące na motywacjach witalnych, posłuszeństwo, poddani, których oni podbijali, byli tylko zobowiązani do dwóch rzeczy. Płacić podatek, który się nazywał haracz. Tak, haracz to jest podatek po prostu. I druga sprawa, na wezwanie odpowiednią ilość żołnierzy dostarczyć. Każde nieposłuszeństwo w tej dziedzinie było brutalnie karane. Zabunty, no, dam wam przykład. Przykład jest charakterystyczny.
co prawda. A te podatki nie były nawet wcale takie wysokie, szczerze mówiąc. Dużo niższe niż teraz. Możliwe, to nie porównywałem. Ale wierzę, że tak mogło być. Trzeba zobaczyć, jak się rozwijały podatki w historii, bo to też jest ważne, w jakim okresie historii, tak jest. Jaki jest podatek. I teraz proszę was, jak na przykład ktoś stawiał zbrojny opór, to oczywiście było karane, no to słuchajcie, Tamerlan co robił. Miasto pewnie się broniło. W końcu zostało zdobyte, to oczywiście wymordowano wszystkich za nieposłuszeństwo. I później, ponieważ Tamerlan był człowiekiem pobożnym na swój sposób, to kazał głowy poobcinać, czaszki wypreparować i z tych czaszek postawił świątynię. Taki był pobożny. Ale on też był chyba muzułmaninem. Tak. Znaczy nic handlu. Nie, oczywiście, ale to jeszcze była cywilizacja turańska z domieszką ideologii. Natomiast w klasycznej cywilizacji turańskiej w imperium Chingis Hana i jego tych tam bliskich następców nikomu żadnej ideologii ani religii nie narzucano. Tam była doskonała tolerancja religijna, kochani. Jak ktoś nawołuje do tolerancji, to niech się wzoruje na Chingis Hanie i imperium. Tam była świątynia taoistyczna, był meczet muzułmański, sunnicki. I no przecież na pewno matka jednego z wielkich Hanów była chrześcijanką. Nestoriańska cerkiew była. A są też przypuszczenia, że jeden z wielkich Hanów był właśnie chrześcijaninem, nestorianinem. Więc słuchajcie, w okresie, kiedy w innych obszarach toczyły się wojny religijne, romański, jak tolerancja, to tolerancja, to nie była tolerancja deklaratywna, taka jak w Unii Europejskiej, że tolerancja, i owszem, ale jak się kandydat na ministra przyznał, że jest praktykującym katolikiem, to odpadł od razu. Była rzeczywista tolerancja. Marco Polo był praktykującym katolikiem i to mu nie przeszkadzało. Oczywiście. W każdym razie w Imperium Mongolskim... Znaczy on nie o tym został wybrany, tylko później... były sprzeciwy i... Efektywnie nie został. Tak. Już w technologię socjotechniczną nie wnikam. Nie został. Jasne. Z tego powodu. Profesor Budzina, tak? No i teraz proszę was, w Imperium Mongolskim, w okresie, kiedy gdzie indziej się toczyły krwawe wojny religijne. No choćby Ziemi Świętej przecież, chrześcijanie z muzułmanami, to w Imperium Mongolskim koegzystowały no, wielkie religie. Chrześcijaństwo, głównie nestorianizm, ale nie tylko, bo kolega tu daje przykład, że i rzymski katolik też mógł praktykować i nic mu to nie przeszkadzało w karierze. Dalej muzułmanie też, owszem. Chińskie religie. Chińskie, tak. No szamanizm oczywiście. No szamanizm oczywiście. No i buddyzm. No tak. Jak podbili północne Indie, to również i te bramińskie różne wierzenia też, proszę uprzejmie. Tylko warunek. Nie mogło to przeszkadzać dyscyplinie wojskowej i płaceniu podatków. No wtedy to chodziło już nie o względy religijne, tylko o względy militarne. I proszę was dalej. Żadnej indoktrynacji nie przeprowadzano. Absolutnie. No w ogóle szkół nie tworzono. Jedyne szkolenie to było wojskowe w rodzinie, w plemieniu. Właściwie był jeden wyjątek. Jedna była szkoła regularna, to była Gwardia Wielkiego Hana. Liczyła, no to była liczebność jednego tumenu, czyli 10 tysięcy około żołnierzy i ona spełniała funkcję takiej wyższej szkoły wojskowej. Każdy gwardzista miał stopień oficerski, znaczy szeregowy gwardzista odpowiadał stopniem oficerowi z innych jednostek.
Ale Chingis Khan miał plan też na jednym punkcie. On postanowił nauczyć Mongołów czytać i pisać. I właśnie nie przejął pisma chińskiego, chociaż też ono było używane, tylko właśnie od Nestorian przejął pismo sogdyjskie, które się wywodzi od alfabetu asyryjskiego, aramejskiego, neoaramejskiego. Zresztą to był język liturgiczny w tym kościele. Ale Bogdanek nie zmuszał do uczenia się. I na podstawie tego został opracowany alfabet mongolski. On tylko kadrę swoją szkolił. I pisarzami byli Nestorianie, ci chrześcijanie tego obrządku. Wszyscy pisarze byli chrześcijanami tego obrządku. Bo umieli wszyscy z obligo i czytać i pisać. Tak, natomiast wywiad był zorganizowany znakomicie i w wywiadzie byli zatrudnieni Chińczycy. A ci, którzy przeszli na stronę? Kupcy chińscy. No, podbito na dzień dobry północne i środkowe Chiny, a później jeszcze więcej. Więc ci Chińczycy służyli swemu władcy mongolskiemu. I taki kupiec mongolski, czyli wykorzystanie wywiadu. Do wywiadu wykorzystanie handlu zagranicznego. Taki kupiec przyjeżdżał na przykład na teren Europy i wywiad był totalny. Wszystkie możliwe informacje zbierali, zapisywali chińskim pismem, a to było tak jak szyfr na tych terenach tutaj europejskich, czy hinduskich, czy również tam później w Azji, tej południowo-zachodni, Bliski Wschód, tak? Iran, Pers. No i proszę was, zbierano wszystko, ale ukształtowanie terenu, gospodarka, możliwości żywienia armii mongolskiej, przecież ona się żywiła w terenie. Dalej, wierzenia religijne, niesnaski religijne, niezadowolenie wasali w stosunku do suwerenów, waśnie etniczne, wszystko to interesowało. Fortyfikacje. No, ukształtowanie terenu generalnie. Oni raczej rzadko zdobywali, tylko szli dalej, oskrzydlali, bo to była kawaleria mongolska, ale fortyfikacje to oczywiście też ich interesowały. No i proszę was, notowano tym chińskim pismem, które i dzisiaj w Polsce mogłoby stanowić niezły szyfr, bo mało kto zna język chiński. I proszę was, sprzedawał, kupował, później wracał i składał raport. Sztab Wielkiego Chana, oczywiście to był nowocześnie już zorganizowany sztab, planował wszystko uderzenia, ale najpierw uderzenie psychologiczne. To znaczy, przed frontem armii mongolskiej szli specjaliści od wojny psychologicznej, dosłownie, którzy szerzyli niesamowite wieści po jarmarkach, po targach, w miejscach zebrań religijnych. Na przykład jak rozpoznali, że tutaj religia chrześcijańska dominuje, i że ludzie wierzą, że pod koniec świata przyjdzie antychryst, którego się nie da pokonać, no to Mongolowie rozpowszechniali. Wielki Han to antychryst. Żadna ludzka siła mu się nie oprze. A jeźdźcy mongolscy to są diabły po prostu wcielone. I człowiek jest bezradny wobec nich, bo oni mają siłę nadprzyrodzoną. Nic tylko brać i uciekać. A oprócz tego dla ludzi mniej głęboko wierzących, bo ktoś mógł powiedzieć, no dobrze, jeszcze za wcześnie na koniec świata. No to mówili o strasznym okrucieństwie. Jeszcze te okrucieństwa, które rzeczywiście popełniała armia mongolska, jeszcze wyolbrzymiano, żeby wywołać panikę. Czy wykorzystywano tych kupców i do tego? Nie, nie, to już szli tacy spece od wojny psychologicznej. Po jarmarkach, po targach. No, też mogli być i kupcy oczywiście, ale kupcy to za mało. Oprócz kupców jeszcze jedni. Czy specjaliści od takich problemów? Tak, tak, tak. Który się przedstawiają jako super pobożni, prawda. Uciekajcie, uciekajcie.
w lasy gdzieś. No i teraz cała taktyka armii mongolskiej, już tam walki samej, miała również charakter psychologiczny. To znaczy, jak tu była, powiedzmy, armia nieprzyjacielska, chrześcijańska, to armia mongolska wyglądała tak. Tak się grupowała. Tu był słaby oddział, a tu z boku niewidoczne były silne oddziały. No. I teraz dochodziło do walki. Te nasze monarchie miały słaby wygląd. I ci Mongołowie pozwalali się pobić. Uderzyło dzielne rycerstwo. Takie formacje zaczepne, tak? Tak, takie wciągające. Wciągające. I teraz nagle Mongołowie chodu do tyłu. O, do tyłu, tak. Ci gonili i wtedy byli od razu okrążeni. A wojsko w okrążeniu. No oczywiście strach ma wielkie oczy i to się wydaje, że tych Mongołów jest strasznie dużo. Oczywiście ta armia mongolska była liczna, jak mówiłem, 700, nawet 800 tysięcy, ale na olbrzymim obszarze. W takich pojedynczych bitwach nie mieli aż takiej przewagi. No ale ktoś wpada w okrążenie i no, wszędzie ze wszystkich stron widzi tych mongolskich żołnierzy. Ale do takiej taktyki trzeba mieć dużą przewagę liczebną. No nie taką dużą. Nie taką dużo. Nie taką, jak wypisują nasze dziejopisy. Proszę pana. I po prostu wtedy przegrywano. Z wszystkich stron. Poza tym trzeba powiedzieć, że Mongołowie używali bardzo sprawnie, używali łuków. Bardzo szybko strzelali. Dużo szybciej niż żołnierze europejscy. I te łuki były trochę inaczej robione, trochę lepiej. Były lepiej robione, tak. Poza tym też używano greckich czasami. No i na przykład... No i wszystkie chińskie wynalazki techniczne, tak które nie były znane w Europie. I teraz proszę was... Czyli broń palną, no właśnie. Skutki tej mongolskiej wojny psychologicznej są widoczne do dzisiaj, nawet w historiografii niektórych działań europejskich. To znaczy, pisze się, że pod Legnicą bohatersko walczyło o rycerstwo i zadało takie straty armii mongolskiej, że Mongołowie zawrócili. A prawda była zupełnie inna. Mongołowie mieli wystarczające siły, żeby jeszcze iść dalej, tylko umarł wielki Han. I zostali odwołani na Kurultaj, na wybór nowego Hana. I to się akurat zbiegło w czasie. Ugedej, następca Czingis Han. Więc nie ujmując nic bohaterstwu naszego rycerstwa pod Legnicą, można powiedzieć, że tu się zbiegły takie dwa ważne wydarzenia. No i proszę was, co jest ciekawe, to Mongołowie mieli tylko tak silne motywacje witalne, a nie mieli na przykład ekonomicznych, nie rozwijali swojej gospodarki, co najwyżej eksploatowali gospodarkę krajów bitych, które musiały płacić haracz alias podatek. Czyli jeśli nie podbijali nowych terenów, to nie mogli się rozwijać. To nie mogli się rozwijać i wtedy się gnili po prostu. Więc słuchajcie, to co teraz się dzieje na Ukrainie, to jest zastrzyk wzmacniający dla matuszki Rosji. Niesłychany zastrzyk wzmacniający. Ale jak długo to potrwa, to zobaczymy, bo słuchajcie, z punktu widzenia Rosji najgroźniejsze jest to, że ten przykład Majdanu może być zaraźliwy w samej Rosji. To jest największe niebezpieczeństwo dla Rosji. A zobaczymy, jak to będzie. Na razie jest euforia. Dalej, proszę was. Przepraszam, co to za zastrzyk, jeśli oni sam Krym przejęli? Jeśli co? Jeśli oni przejęli sam Krym. To żaden zastrzyk. Nie, żaden zastrzyk. To więcej.
Teraz są więcej już. Już jest Republika Donecka. Już jest, tak. Już jest tam w Ługańsku, już w Doniecku, już w Charkowie. Na Krymie są główne stalownie ukraińskie. Tak jest. Huty. To na Morzu Czarnym są platformy. Ale na długo by to starczył, to nie wiadomo, bo to wszystko zależy, czy ludność rosyjska zacznie brać przykład z Majdanu. To jest podstawowe pytanie. Zależy, jak zostanie zmotywowana. Ale Rosjanie blokują agenturę obcą. Czyli zaburzą tę agenturę, to znaczy, że tu pupa boli. Tak. Bo w tej chwili same sukcesy odnoszą, po co mówić o jakiejś, po co wywoływać wilka z lasu. Widocznie, że coś w prawie piszczy. Ale to moje tylko takie spekulacje. Czy ja dobrze zrozumiałem sugestię, która została jak gdyby tutaj bokiem wypowiedziana, że należy domyślać się przed tymi wydarzeniami umowy między Wschodem a Zachodem w tej kwestii? No nie, no tak wynikło jak gdyby z tych interesów, które jak gdyby są po obu stronach. Znaczy tak może być, ale nie wiemy, czy tak jest. W każdym razie, proszę was, imperium, znaczy kraje turańskie, cywilizacji turańskiej rozwijają się, jak podbijają. Bardzo ciekawa rzecz, jeśli chodzi o łupy. Otóż przed namiotem, jurtą wielkiego chana leżały skarby. Leżało to sobie tam, no różne złoto, klejnoty, co kto chce. I każdy, ale tylko Mongoł, nikt inny. Mógł sobie z tego brać, kiedy chciał i ile chciał. I ubywało tego bardzo wolno, bo dla Mongoła przyjemne to było brać łup w walce, a nie tak brać jakieś klejnoty. Co to za przyjemność. Więc proszę was, to jest bardzo ciekawe i to świadczy o tym, że Mongołowie nie byli chciwi, że u nich żadne tam pomysły Smitha, Ricarda i tych tam liberałów w ogóle by nie wypaliły. Oni mieli motywację ekonomiczną, byli nieprzekupni przede wszystkim. No skoro nie rozwinięta była ekonomia, gospodarka od strony... Nie, to trzeba odwrotnie. Ona nie była rozwinięta, bo Mongołowie nie mieli motywacji ekonomicznych. A teraz wam powiem na koniec, ale to nie moje zdanie, tylko zacytuję nieboszczyka profesora Stefana Kurowskiego. Jak zapoznał się z dziełem Konecznego, to mówi tak, no cóż, ta cywilizacja mongolska to bandytyzm podniesiony do rangi oficjalnej zasady polityki państwowej. Ale to nie moje zdanie, ja oczywiście uważam, że to jest uproszczenie, że to tak nie można, etc., etc. No bo kochani, tolerancja wspaniała była, religijna, ideologiczna i tak dalej. Więc Kurowski to uprościł akurat, ale cytuję, jako że tak odebrał dzieła Konecznego. A może najlepiej jest czytać źródła historyczne, czyli nie tylko Konecznego, ale też tajną historię Mongołów i opisanie świata Marco Polo. Tak jest, tajną historię Mongołów w polskim tłumaczeniu wydano w latach chyba 60. Myśmy się zaopatrywali i studiowali, ale to jest zbiór legend właściwie. Ja nie wiem, dlaczego to było tajne. Chyba dlatego, że generalnie do wymiany informacji i twórczości nie przywiązywano wagi. Co najwyżej jakieś wynalazki militarne w Imperium Mongolskim się liczyły. I przede wszystkim obieg informacji był ściśle kontrolowany i reglamentowany. Komunikacja była bardzo szybka, przekaz depesz, jak na owe czasy bardzo szybki, ale tylko do dyspozycji władzy. A oczywiście historia Mongołów, widocznie uważano, że to ma istotne znaczenie sterownicze, to nie dla psa kiełbasa i było utajniane te, utajnianie, utajniać, utajniać. No, to zresztą wojsko ma do tego.
No i w późniejszej formach Tureńszczyzny też to... Absolutnie, no, ponieważ Rosja, Ruś była pod panowaniem mongolskim, mylnie nazywanym tatarskim, Lenin. Przez no, cirka dwa wieki, to cywilizacja turańska tam zapuściła swoje korzenie i historia Rosji, Rusi szerzej, to po prostu jest historia takiej przepychanki między cywilizacją turańską, którą reprezentował no, przede wszystkim Iwan Groźny, a cywilizacją bizantyjską, którą tam, no, można powiedzieć, implantował Piotr Wielki przede wszystkim, z pewnymi domieszkami również cywilizacji łacińskiej, która szła z Polski. Te domieszki do dziś tam są w Rosji. Książę Włodzimierz. Książę Włodzimierz jeszcze tam, żeby wyprostować tą sprawę, Mongołowie a Tatarzy. Przecież Ruś podlegała najpierw całemu imperium, a potem płaciła daninę temu zachodniemu członowi, czyli Złotej Ordzie, która z biegiem czasu, jak się imperium rozpadało, się uniezależniła. Potomkowie Mongołów zmieszali się z ludnością tureckojęzyczną, dali początek jednemu narodowi tatarskiemu, potem pięciu narodom tatarskim. Z czasem ten organizm przeszedł na islam sunnicki, podobnie jak Persja podbita przez Mongołów po trzech pokoleniach wróciła do islamu, a tam był ten element nestoriański bardzo silny z początku. I jeszcze i Azja Środkowa. A wschodnie, wschodnia część imperium, oczywiście imperium osmańskie też, chińskiej, można powiedzieć, miało jako dominujący element cywilizację turańską. To później, jak już się rozpadły te Złota Orda, rozpadła na cztery kanały religii. A rozpadła się, bo jak przestała podbijać, to się rozleciało. Na cztery państwa. A panie docencie, 40 powinniśmy wyjść, kończymy, ale... Kończymy.